Znowu sami. Otwieramy kanał komentarzy. Tak, ostatnio doszliśmy do wniosku, że my nie jesteśmy kanałem recenzenckim. Zresztą nigdy się jako recenzenci nie czuliśmy, chyba? No, chyba ty. Chyba ja. Nie jesteśmy za bardzo kanałem planszówkowym, jesteśmy kanałem komentarzy planszówkowym. Tak. Tak, najlepszy podcast, najlepszy podcast komentarzy planszówkowy w Polsce. Bo jedyny. No dobra, i dzisiaj będą dramki, ciekawostki, czyli mój chyba ulubiony odcinek do nagrywania. No jak są ciekawe, bo te twoje ciekawostki to różnie z nimi. A Marek, ty nie musisz zdradzać mojej kuchni tutaj. To już jest zdradzone. I co, dzisiaj we dwóch. Znowu tak. Sami. Marek. Cześć i Przemek. I dzień dobry. A wiesz, czy Marek jest... z Maćkiem. Tak, a wiesz, czym jest nasza dynamiczna? Czym jest nasza dynamiczna? No jak to się... Jinglem. A wiesz, skąd to się wziął? Nie. Jingle bells, jingle tak? bells. To jest... Nie, tak sobie myślę. Pierwsza ciekawostka. Tak, to taka ciekawostka. No. No dobra, to co, dynamiczna? Tak, dynamiczna. Okej, jesteśmy po przerwie i powiedz mi, Marek zwany Maćkiem. Brzydko mi jakieś, nie? No, a teraz wszystkie Maćki się obrażają. Od czego chciałbyś zacząć? Od ciekawostek czy od dramek? Od ciekawostek. Zacznijmy od czegoś ciekawostek. Pozytywnego. Dobrze. Pierwsza ciekawostka z Twittera. Bardzo mi się podoba. To bardziej takie humorystyczne info, a nie ciekawostka. Jeden z użytkowników Twittera zastanawia się, jak jest, jak są budowane światy fantasy versus światy takie realne, nie? Że jak się ludzie męczą czasami, jak tworzą nazwy jakiejś miejscowości czy czegoś takiego. No i tutaj jest na przykład napisane, przepraszam, będę tłumaczyć symultanicznie, nie? Że... O nie! Że tworzy się nazwę miasta w fantazy i na przykład jakiś mistrz gry, nie, że kurde, użyłem już nazwy miasta i teraz nie mogę użyć jego jeszcze raz, no bo już jest użyte, więc by było powtórzenie, bez sensu. Nie? Natomiast, nie wiem czy wiesz, w Wielkiej Brytanii sześć rzek nazywa się Avon, co w wolnym tłumaczeniu brzmi rzeka. Mhm. Rzeka Avon to jest rzeka. Ponieważ jak Rzymianie pytali Celtów, co to jest, ci odpowiadali, chodzi wam o rzekę. No i po prostu Rzymianie nadawali każdej rzece nazwę rzeka. Tak sama sytuacja była z kangurami, z tego co pamiętam. Że tam pytali się aburygenów. Tak, słyszałem tak historię. No, dokładnie. Każdy okay. usłyszał. Każdy usłyszał, dobra. Ale teraz, co to ma związanego z planszówkami? No bo nic. Jak... Dokładnie. Nie, no bo jak tworzysz, wiesz, na przykład nazwy jakichś tam miast w jakiejś planszówce, nie, na mapie, czy coś takiego, no to się tam pocisz, żeby była jakaś miejscowość, nie, że w której rządził jakiś wspaniały król i coś tam, nie, i wymyślasz tam jakieś miasto liści, które opadły na jesień, czy coś takiego, nie. Więc musisz te nazwy tak po prostu... Prawdziwe życie wygląda w ten sposób. Rzeka. Miasto, a nie jakieś tam opadnięte liście. Dobra. No, źle to się zaczyna. Tak. Program się źle zaczyna. Dobra, teraz jest ciekawostka związana z planszówkami. Ignacy Trzewiczek. O. Tak, zaczynamy z WSKOC. Podzielił się taką ciekawostką. Nie wiem, czy wiesz, na pudełku Robinsona Crusoe jest czaszka ukryta. Ale na którym? Nie wiem, na którym. Na tym. Na najnowszym. A, widzisz. Widzisz czaszkę? I ona jest ukryta według ciebie. No jest ukryta. Pamiętasz jeden odcinek, w którym szukaliśmy ukrytych czaszek? No pamiętam twój post i tam zostałeś zjedzone. Potem dzwoniłeś do mnie z płaczem, żebym cię ratował. Tak. No dobra. Ja tam z obcego konta tylko dolewałem oliwę do ogniem. Tak, Marek jest moim największym hejterem. To jest ten krzyż, który tak, ja noszę. Jak ty piszesz pod moimi postami sprzedażowymi, żebyś ode mnie w życiu nie kupił. Za darmo byś nie wziął tych gier. Tak, oczywiście, że nie. Dobra. Co dalej?
Mój, jeden z moich ulubionych profili na Facebooku, fanpage, przestańcie szkalować wydawnictwo Portal, wrzuciło bardzo piękną grafikę humorystyczną. Była przecena Trismegistusa za 71,97 można było kupić i zmienili troszeczkę tą grafikę. Zamiast Trismegistus ostateczna formuła jest Trismegistus ostateczna wyprzedaż. A to Portal wydaje? Nie. Ale przestańcie już szkalować wydawnictwo Portal. Bardzo często wrzuca też... Okej. To już musiałem... Poszli szerzej. Już też Lucrup Games dostaje, czasami Lucky, tak, tam różne wydawnictwa dostają, nie? Falaxowi się czasami dostaje. To ja tak nie zrozumiałam, już to jest anegdotka, była u mnie moja mama słynna i moja mama powiedziała, że nie zrozumiała tego serialu Archiwum 81 bodajże się nazywa. Tak. To zaproponowała mi, żeby oglądała z spowolnieniem, żeby nadążała. Na 0,5 prędkość. Spytała się mnie, gdzie to zrobić i wtedy stwierdziłem, że jednak nie powinienem chyba tak daleko iść ze swoimi żartami. Okej. Dobra. Teraz kojarzysz taką influencerkę planszówkową Becca Scott? Ona często robi gameplaye. Taka bardzo ładna. Tak! Bardzo ładna. Tak, i ona robi zawsze takie bogato. Takim z jajem, tak. Na bogato i tam przebranie. Tak, i często ją... są. Często ją wynajmują jakieś firmy planszówkowe do tego, żeby robiła prezentację. Kokomo. I właśnie to, że wiesz, to, że ona jest ładna, no to jest jakby główny temat tego wątku, który ona tutaj na Twitterze poruszyła. A trzeba też jej oddać, że jej aparycja to jest jedno, ale ona ma dużą taką... Znaczy ma bardzo dobry warsztat dziennikarski. Dokładnie. I świetnie prezentuje, duża wiedza i widać, że ma te gry w małym palcu. Tak, no i te żarty są takie, no widać, nie takie sztuczne, wiesz, czasem to nie wiesz, czy śmiać się, czy płakać. No dobra, i teraz ona opisała, że no osiągnęła pewne, znaczy... Dno. Ma takie osiągnięcie w życiu, kiedy w wyszukiwarce, jak wpisuje się jej imię, jednym z najwyżej pozycjonowanych tych takich napisów, które podpowiada, haseł, które podpowiada wyszukiwarka, jest Becca Scott Nude. Czyli nudesy. Także widać bardzo dużo osób... Znaczy nie imię, tylko całe imię, nazwisko jak się wpisze, tak? Rozumiem. Tak, Becca Scott i się pojawia... Nudeski, nie? Niezłe. Znaczy nudesków nie znajdziesz, ale... Ale gdzieś jest to bardzo... przez wiele osób wyszukiwane, dlatego pozycjonuję wyszukiwarkę. I w jakim my świecie żyjemy, że ktoś uważa to za... No to jest jakby symbol jakiegoś spełnienia, czy to ma się... Znaczy ja wiem, że to... Ja rozumiem. Dajkę sobie z tego ale wciąż tego. Jakby... No też pewnie bym się tak poczuł w podobny sposób, no i właśnie no w jakiejś... Marek, jakiejś... nikt twoich nudesów nie wyszukuje. Tak, no. Ja jej wysyłam ludziom. No to, że to wysyłasz, to tak, ale to jest inna sytuacja zupełnie. Okej. Okay. Spać nie mogę, bo... Pamiętasz, jak mówiliśmy kiedyś, że jest... Dupa. Tak. Że jest duża plansza do... że jest duża wersja Pod wrogim niebem, że jest duża wersja Ruta. Jest duża wersja też Pędzących żółwi. I duża wersja Pędzących żółwi, ale to akurat jest w sprzedaży. A tutaj takie, że fanowsko sobie robili, czy tam wydawnictwo robiło w formie promocji, no to jest też duża wersja Galaxy Trackera. I wygląda tak. Piotrek jest fanem Galaxy Trackera, nie? No, ale tutaj widzę tak dopiero początek. Trzeba mieć duży pokój. Tak, duży pokój trzeba mieć, faktycznie. No bo to tam dużo jest tych modułów doczepianych. Tak, graliśmy w to. I tu jest jeden gracz pokazany, gdzie miałbym tu zmieścić? No, musisz mieć taką halę wynajętą. No, a... W twojej piwnicy to byśmy tego nie zmieścili. No kojarzysz te apartamenty do wynajęcia, to nie wiem, gdzie to by się to zmieściło. No, nie wiem, o jaki apartament ci chodzi. No nie szukałeś nigdy mieszkania do wynajęcia? Nie, ty nie szukałeś, ale ja szukałem. Mhm. Czy też apartament, masz wrażenie, że to będzie duże mieszkanie. A, tak, a to jest 20 metrów. Tam jest schowek na miotły. Dokładnie. Jest 20 metrów, z czego to jest tak naprawdę 10 metrów, bo drugie 10 masz w atresoli. Tak. I liczył kawałek korytarza. Klatki. Teraz jest ciekawostka o grze, którą tworzy Polak, pan Bartek. Podzielił się tym na grupie Gry Planszowe na Facebooku i powiedział tak, czy jesteście fanami baletu? To jest stara ciekawostka jak świat.
stara, ale no nie nagrywaliśmy przez miesiąc, z ciekawostek, więc... No to ja już znam bardzo, więc dłużej. Bardzo, ty jesteś super, nie? Dzięki, ale... Ty to, wiesz co, ty to masz po prostu taką wiedzę i tak, tak to dobrze. Mam ci przypomnieć dzisiejszy Etherfields? Moją wiedzę? No tak, Marek dramka, dzisiaj... To ciekawostek to jest, to jest dramka, to jest po prostu... To teraz taka szybka dramka. Marek mi w Etherfields tak pomagał, że się w końcu wydarłem na niego, żeby przestał mi ględzić nad uchem, bo ja się próbuję skupić i rozwiązać... rozwiązać zagadkę, która była w jednym śnie, a Marek... Ale ile ty masz ruchu? Ile zrobiłeś ruchu? Nie? Dwa? Dwa ruchu? Sześć? Tak. Ja mówię, dwa razy ruch zrobiłem. Ale o ile? O sześć? Nie? A ja w tym momencie próbuję rozwiązać to pieprzone zadanie, nie? I Marek mi cały czas gada, w końcu się na niego wydarłem. On, ale wiesz co? Naprawdę, nie musisz się tak unosić, nie? Tak, ja jestem mistrzem w wykorzystywaniu, że Przemek się denerwuje, a sam go po prostu doprowadzą do tego stanu. To jest krzyż, który muszę nosić, tak, niestety. Muszę przyznać, że to nie było eleganckie z mojej strony. Wracając do gry o balecie, Grand Finale. A ile tego ruchu zrobiłeś? Grand Finale, tak się nazywa gra, będzie traktować o balecie. Celem gry jest stworzenie jak najwyżej punktowanej choreografii. Przyszło mnie. No, takie... Ty lubisz balet. Tak. Ale ty też lubisz balet. Ty masz przecież obraz na ścianie. Mam baletnicę. Trzy baletnice. A to bardziej Natalia. Wiesz, Natalia jest taka bardzo, jeśli chodzi o balet. To rozciągnięta. Wiesz co, chodzi na jogę teraz, więc całkiem rozciągnięta. No, okej. Okay. Tyle o Grand Finale. Nie chcesz kontynuować tematu tego? Nie. Rozciągnięcie. Okej. Okay. Dobrze. Wydaje mi się, żeby się sprzedał ten temat. Tak, tutaj masz taki pik będzie, nie? Będziemy sobie przeglądać, jak tam się odcinek klikał, nie? Okej. Pytanie do Rebela. Drugi Rebelu. Jak wygląda sytuacja z kolejnymi podręcznikami do Dungeons and Dragons? No i Rebel odpowiada. Łamigłówki. Łamigłówki. Nie, Rebel... Rebel odpowiada, że no niestety, ale kończy im się umowa z dystrybutorem Dungeons and Dragons. To znaczy, z dystrybutorem Dungeons and Dragons kończy się umowa, czyli z Girls for Nine i Wizard of the Coast kończą ze sobą umowę, więc do 31 grudnia tylko to będzie trwało, potem już jakby tej umowy nie będzie. No i że oni będą walczyć o to, żeby te podręczniki już bezpośrednio z Wizard of the Coast ugadywać, żeby móc wydawać dalej po polsku, no ale na ten moment ciul, nie wiadomo, czy to będzie. No i w sumie tak się zastanowiłem, zadałem im pytanie, czy to oznacza, że Tyrants of the Underdark też już nie będzie wydawane, no bo przecież to jest świat Dungeons and Dragons, to jest wydawane przez Girls for Nine, więc wiecie co? Szybko idźcie teraz do sklepu i kupujcie Trance of the Underdark, bo zaraz to będzie taka sytuacja jak z Chaosem w Starym Świecie. Aha. Prawdopodobnie Girls for Nine już się nie dogada. Może trochę bardziej jak z tym Predatorem, nie Predatorem, z Alienem Legendary. Że niby gdzieś tam jest dostępne, aha, ale nie jest i też takiego... No zależy, ile do druku poszło, ale w Polsce, po polsku na przykład, może być tak, że już nigdy nie wyjdzie. No tak. A tego się tylko kilka tysięcy wyprodukowało i po polsku już jest tylko tyle, ile wyszło w pierwszym druku i drugiego druku już nie będzie. Tak, może być taki chaos. Myślę, że do Chaosu nie podejdzie, ale taki ten... Co ty lubisz, te książki? Takie o dziadach. Książki o dziadach. Dziady. No nie, no kurczę, no teraz będzie wznowienie tego. Masz tę grę. Książka o dziadach, mam tę grę. Pan Lodowego Grodu. Kurde, powiem ci, naprawdę, ciężko mi było rozwiązać tę zagadkę, ale dałem radę. No. I coś takiego może być, no bo jednak Chaos to jest... Ale zobacz, że na... zobacz, że tutaj licencje mają bezpośrednio i jednak nie jest ona aż tak ciężka do dostania do Pana Lodowego Grodu, a tutaj może być już kłopot i już raczej może być tak, że nie będzie to dodrukowane. Natomiast to jest na razie taka sytuacja, nie wiadomo, co się tam podzieje. Znaczy wiesz, o co chciałem powiedzieć, że tu jest problem polskiej edycji, a nie tyle co kupienia tej gry na jakimkolwiek, w języku angielskim. Tak. No bo w Chaosu nie kupisz, nie wiem, na polsku nawet nie kupisz. No tak, ale po angielsku też nie będzie już dodruków. Aha, to nie będzie. No bo to Girl Force 9. Ja nie zrozumiałem. To, musia, tak. to ja muszę sobie no, po prostu z tym to Girl Force 9 traci licencję. No tak. Więc po angielsku wszystko. Też nie będzie do druku. Okej. Dobrze. Dobrze, to właśnie tak wytłumaczyłeś. No. Easter egg z Kroniki Zamku
Paweł. Podobno jest pełno easter eggów w tej grze i warto sobie gdzieś tam ich szukać. Natomiast jeden z pracowników Rebela, nie pamiętam, on jest jakiś dyrektor czy coś takiego, Hubert... No nikt ważny. Nikt ważny, dyrektor w sumie nieważny, nie? Tam mało, jakiś pewnie dyrektor to jest taki szeregowy, nie? Tak. No. Hubert Bartos podzielił się właśnie grafiką z okładki. Ja mam to szczęście, że widzę na żywo. Mhm. I KKK? Wiesz, kto to jest? I na takiej gałęzi na drzewie. KKK. Na takiej gałęzi na drzewie, na opakowaniu tego, jest taki napis KK plus KK i serduszko, nie? Mhm. No i wiesz, do kogo się to odnosi? Jedno KK to jest Klemens Kalicki. Aha. Twórca Domku na przykład, albo Łąki. Aha. A drugie KK to jest ta Katarzyna, nie pamiętam jak ona ma nazwisko, która robi grafiki na przykład do Łąki. No i taki... Taka akcja, no. Fajna ciekawostka? A mogło być MC? Mogło być MC. Kto to jest MC? Ja. Dobra. Teraz tak. Daniela Standring, ona jest taka dosyć znana na Twitterze, robi takie dosyć ciekawe TikToki i w ogóle tam taka jest prężnie działająca influencerka. Pyta się, i to jest temat, który ciebie zainteresuje, czy osoby, które nagrywają planszowe jakieś tam filmiki czy takie inne rzeczy, czy robicie manikir? No a mnie to zawsze kuje w oczy. Jak ktoś ma brzydkie paznokcie. Jak ktoś ma brzydkie paznokcie, a pokazuje coś tam dłońmi. Mhm. Strasznie mnie raziło, jak jedna z takich popularnych u nas recenzentek pokazywała bodajże... Nie wiem, czy to był Nemezis, czy taka jakaś taka mroczna i miała takie różowe pazury. I to tak mi bolało. No, koliło mi to w oczy, ale to nie był brzydki manikir, tylko to po prostu był nietrafiony. Ale jest taki jeden, który ma brzydkie paznokcie. Ale ja nie powiem, kto to jest. Mam trochę klasę, tak? Wiadomo. Ja też mi się nie podoba jedna dziewczyna, która robi, ma takie bardzo długie paznokcie. Ja nie lubię takich... Sztylety. Takie sztylety, no dokładnie. O, to nie jest sztyleta mój, można kroić arbuza na przykład. No dokładnie. To nie jest mój w ogóle typ, w sensie bardzo mi odciąga uwagę od gry planszowej, takie rzeczy, okay. Nie? Okay. Ale tak, bo to są dwa podziały, że albo jest przesadzony manikir, czy tam niepasujący, ale on nie jest zrobiony, albo ktoś po prostu ma albo poobgryzane paznokcie, albo... Z tym się chyba nie spotkałem. A ja się właśnie, to ja się spotkałem z tym, to ci potem powiem na ucho. Takie no, przycięte paznokcie aż prawie kurczy do krwi. Takie mocno, więc no i te skórki takie... Ja nie mam najładniejszych dłoni, ale jakbym wiedział, że muszę pokazać te dłonie, to no nie wiem, coś bym sobie tam jebnął. Tak, dopiłował. No dzisiaj chciałem cię namówić, to nie chciałeś. Tak. Dobra, ciekawostka. Embarrasser Group kupuje Asmodee. A ta ciekawostka mi się podoba. Ta z paznokciami? Tak. Aha, okej. Okay. No właśnie, i Asmodee zostaje kupione za 2,7 miliarda euro przez szwedzką grupę Embarrasser. To jest... ta grupa, która ma na przykład chyba Gothica w swoim portfolio. Tak. No i co powiesz o tym? Nie interesuje mnie to. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna taka ciekawa rzecz, że dotychczas Asmodee było kupowane przez duże takie jakieś inwestycyjne firmy, które inwestowały i sprzedawały to dalej dla zysku. A teraz zostało to kupione przez jednak firmę, która zajmuje się grami w jakiś sposób, nie? I możliwe, że po prostu w ten sposób będą chcieli na dłużej utrzymać Asmodee i w jakiś sposób rozwijać to bardziej pod względem growym, a nie pod względem tylko takim, żeby nabijać wartość spółki, nie? Ja jestem taki trochę w temacie, trochę nie trochę, bo właśnie moja firma jest na giełdzie wystawiona, żeby ktoś ją kupił. Jestem ciekaw, jakie zmiany mi czekają, więc bo czasem jest tak, że nie odczuwasz tego, nie? Że tak, gdzieś tam. No. No ale no, skoro ktoś ma podwyższyć wartość firmy, to coś się musi jednak zmienić. Tak. Dobra. Teraz kwestia tych wszystkich NFT i tokenów i tego, że ludzie... Palikot sprzedaje tokeny. O Boże. Ludzie są dzbanami czasami, bo
Wyobraź sobie, że za 2 miliony 660 tysięcy jacyś ludzie kupili sobie pierwszą książkę Dune'y i myśleli, że w ten sposób, że kupili pierwszą książkę, będą mieli wyłączne prawa do Dune'y jako do marki. Żeby to wydobywać przyprawę? Nie, że to jest że na zasadzie tego NFT, że jeżeli masz coś nie wiem. Pierwszego, nie, wiesz, na przykład pierwszą grafikę czy coś takiego, to jesteś tego właścicielem i bla bla bla, nie, i to jest twoje, nie? To oni myśleli, że w ten sposób kupując pierwszą książkę, jaka została tam napisana przez autora, oni dostaną wieczne, dostaną prawa wyłączne do jakby dysponowania prawami do Dune'y. I kupili no za te 2,6 miliona. No i ktoś im w końcu wytłumaczył, że nie, panowie, to to tak nie działa. Że to fajnie, kupiliście po prostu bardzo drugą książkę. Aha. A to, oni... to coś błagać ludzie, bo ja bym nie uzbierał. Tak, to oni chcieli, to... bo zobacz, oni chcieli tak. To dwa to może tak, ale 2,6 to nie. Kupili to i teraz naszą misją jest, żeby zrobić tą książkę publiczną. Chcieli to po prostu, wiesz, dać ten, ale to tak nie działa, bo ta książka, to kupili tylko książkę, a nie prawa do tej książki. Aha. Produkować oryginalną animację inspirowaną książką i wspierać jakieś projekty społeczności tam Dune, nie? No więc bardzo fajne ideały, tylko no niestety, ale to, że kupili sobie książkę, to gówno im dało. No, zapalę świeczkę za nich. Ale 2,6 miliona za książkę, fajnie. Fajnie. No niektórzy za obrazy tyle dają. Dokładnie. A ja mam ciekawostkę. Wiesz, że w przyszłości YouTube'a są shorty? Tak, wiem, niestety. I nasz... Ale jest taki jeden nasz kolega, który bardzo dużo shortów. Tak, widziałem. Shortów. I ja oglądam te shorty, bo mi się podobają, bo taka szybko i na temat. No. Bardzo to lubię. Tak? Tak, no bo ja wtedy się dowiaduję między co jest w środku. No. My robimy takie shorty w naszych gierkowach, czy tam, tylko nie, że takie, ale to jest takie złożone. No jesteś głupi. To shorty to co innego jest. No ja wiem, to krótkie filmiki. No tak, no właśnie. No to tak, jest, tam nie liczą się wyświetlenia, tylko... czy tam lajki, cokolwiek. Po prostu YouTube będzie cię dobrze pozycjonował, gdy będziesz bardzo dużo tego wstawiał. Tak. I często, o co chodzi, bo najczęściej kojarzy daily vlogi. Tak. Ileż można nagrywać codziennie daily vlogów, które trwają przez 15, 20, pół godziny? Można, wypalisz się w ciągu roku, no bo tak. Już masz po prostu tego dosyć. A w shortach jesteś w stanie robić na przykład daily vloga, no bo pokażesz w shortach przez minutę, co się w twoim życiu dzieje, no i nie masz szansy się wypalenia, no bo to jest ale szybko. Tutaj ważny jest montaż w takich filmikach, bo można... No wiadomo, to trzeba przyciągnąć. Trzeba bardzo skondensować te treści, to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Oczywiście. I nie wiem, czy kojarzysz taką dziewczynę za granicą, która nagrywa na TikToku minutowe takie nie recenzje, ale takie prezentacje gier, tak. Przez minutę mówi właśnie, to są takie shorty, tylko na TikToku i bardzo łatwo to przetransformuje na shorty na YouTubie. I... Jak się nazywa ta nasza z TikToka? Też tutaj z Trójmiasta? Coś tam Games? Natalia? Nie. Nacy, o. Nacy. Tak, Nacy. Ale właśnie oni mają NB Games? Chyba tak. Taki kanał mają. Tak, tak, tak. I oni też robią takie rzeczy i to jest mega dużo roboty przy tym. To no, trwa oczywiście. Tylko 30 czy tam 40 sekund, ale no i tam świetne ma wyświetlenia, nie? Naprawdę. Aż zazdrość człowieka bierze. A druga nisza, która się otwiera w naszym świadku, to są Twitche i streamy. I tak. Już nawet od roku kręci streamy ten Watch to Play, tam sobie nagrywają rozgrywki. Aha. No bo teraz często były te rozgrywki takie na YouTubie, a tu masz na żywo, masz kontakt z tym człowiekiem, bo masz na czacie. I u nas też próbują, u nas w Polsce programy robią te streamy. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, super kasa z tego płynie, no bo łatwo się wydaje komuś, daje pieniądze, kiedy wiesz, że to zostanie wyświetlone, ktoś ci podziękuje na wizji. Tak. Każdy wtedy ma takie poczucie, wiesz, że... A z tego, co pamiętam, kiedyś to o tym mówiłem w którymś odcinku, że na Twitchu francuskim na skrzydłach trafiło w jakimś miesiącu do pierwszej ósemki wyświetlanych gier. Czaisz to? W sensie ze wszystkich gier komputerowych gra planszowa była w pierwszej ósemce, nie? Puszczanych filmów, także szac. No trochę takie pokłosie pandemii, nie? Bo wiadomo, tak. To
No, okay. Kiedyś gry komputerowe, teraz te planszowe. Tak. Ale to też trzeba dobrze, no do te to kamery. Jest ciężkie. To jest tam się klika, bardzo łatwo, się... bardzo łatwo zrobić z tego nudne. Tak. Tylko jak w trzech gości siedzi na przykład nad planszą i tylko rozkminia, zero tekstu, nic nie gadają. Dokładnie. A no ciężko się skupić na jednym i na drugim. Nie? Więc tak, to... jeszcze jest osoba, która musi tym manipulować, bo tam różne ujęcia, kadry, tak. Co innego trzeba pokazać. No ktoś musi, realizatorem, nie? A ktoś tak. Musi grać, nie? No dokładnie. Dobrze by było, żeby ktoś jeszcze to komentował. Okay. Z twoim zastanawianiem się nad ruchem to by... A z twoim cofaniem? No to mówię, my byśmy jeden stream, to cały dzień, nie? No tak, i dokładnie. Oglądajcie. No. Dobra. Katan Lego. Tak. Tak? Tak. To można zrobić z, no. Ze zwykłych... Tak. To nie jest jako zestaw, tylko po prostu ktoś sobie zrobił. Jest taka strona internetowa, gdzie można sobie różne tak. Ściągnąć jakby tam modele i jak wystarczy, że tam jest z czegoś, z jakichś zestawów się składa i sobie robisz. Mój Brytanek tego, co się śmiałem, że przegrywa i zaczął płakać, tak. To właśnie to układa. To jest bardzo ładne. No oczywiście. To jest ładniejsze niż taki ten Katan 3D na przykład, nie? Z Lego można kwiaty robić. Wow. Bukiety. Okej. Okay. Też. Co tam jeszcze? GMT robi grę o imperiach bałtyckich. I będzie Polska. To mnie nie interesuje. Ja wiem. Ale no będzie. Ale to jest jakiś handel na. No to P500 robią, nie? Czyli co? Tam P500, ten ich program w GMT, że jak się zbierze odpowiednia liczba osób, to wtedy wydają grę, nie? I co ma być? Mają być Prusy, z tego co pamiętam. Ma być jakaś Dania, Polska ma być właśnie, także trochę jest tych, Jan Zamoyski ma być, o, także takie rzeczy. Dobra, to nie pamiętam, czy ja ci to pokazywałem, czy ty mi to wysłałeś, Suddenly Drunk to się nazywa. I to jest musisz taki... oddzielać, co jest kolejną ciekawostką. To jest kolejna ciekawostka. Bo wiem, bo widzę, tak. Ale... Okej, okay. To mówię, to jest kolejna ciekawostka, czyli Suddenly Drunk. Jest to dodatek za $29. Możesz to dołączyć do każdej gry i zrobić z niej drink game, czy tam taki party game. I na przykład jest karta, która mówi, że gdzieś tu miałem jakąś taką... Aha, że musisz mówić w trzeciej osobie do końca gry, a jeżeli ci się nie uda, to za każdym razem musisz pić. Mhm. I takie karty po prostu się dobiera. No takie, tu jest ile kart? Zaraz ci powiem, ile to jest kart. 54 karty. Za 120 zł. No. Interes życia można zrobić. I to ma 8 dobrych komentarzy, widzę. No, okej. Okay. Przezuję i się marnuje. Dobra. To też jest stary news. To jest też kolejna ciekawostka. Zamki Burgundii. Można sobie kupić ciasteczka za 4,99 w jakiejś tam sklepie typu Biedronka lub Lidl. Wiesz, który to jest rok? No wiem, no spokojnie. Ale nie mówiłem o tym jeszcze nigdy. To, że to jest stare, to nie znaczy, no nie, że... No nie, no to teraz może zróbmy premiery gier z tamtego roku. Marek... Bo nie mówiłeś! Nie było tego, teraz jest, cicho się. No dobrze, dobrze. Okej, można sobie kupić ciasteczka za 4,99 i zrobić z nich insert do zamków Burgundii. I podobno jest zarąbisty. Tak, i to Łukasz B wstawił. Łukasz B, dokładnie. Tylko trzeba zjeść to ciastko i tak, bo najgorsze jest. Kolejna ciekawostka, czyli kartografowie i dodatek kartografowie Herosi. Możesz połączyć oba pudełka i ta grafika się tak ładnie łączy i robi taką panoramę. To ja mam tutaj głos rozsądku. Zajebiste to jest, ale niech ktoś wpadnie na taki cudowny pomysł, żeby jednak gry stawia się bokami. To niech boki takie zrobią. Bo na boki to już nikt nie wpadnie, żeby je tak połączyć. Coś było takiego, że... I są niektóre gry z jakiejś linii, że tak się łączą. Chyba Pola Arle tak się dzieje. No i to szapoba, tak, bo mi na półce ładnie wygląda. Ale z przodu co ja mam sobie to na ścianę powiesić? No. Na przykład. Już to w wielu grach widziałem, bo to i w karczmie jest, i jest w tym Canvas, no ale... No, bardzo spoko pomysł, no ale tak jak mówisz. A to taka słaba ciekawostka. Ja widzę 50 twarzy gry, a także mi się to podoba. No, tak, bo jest gra, okazuje się, że jest gra, która jest oparta o 50 twarzy gry. Ja próbowałem to obejrzeć, ale wyłączyłem po jednej minucie, także nawet po trzech.
No, wydaje mi się, że to wtedy kajdanki weszły. Tak, dokładnie, weszły wtedy kajdanki i już dałem sobie spokój, bo już ile można. Także tak, jest gra od Imagination Game, która nazywa się po prostu 50 twarzy Greya i pewnie robisz tam, wiesz, ty chory pojebie te sprawy, nie? Czekam na smash up w 50 twarzy Greya z Gambitem Królowej. Dokładnie. Okej, to mi się bardzo podoba, to jest fajna ciekawostka. Na Twitterze jest profil First Player Bot, na którym codziennie pojawia się, albo nawet co godzinę, pojawia się wpis, w którym bot wymyśla, kto będzie pierwszym graczem w grze. I na przykład... No jest super. No. Coś fajnego znalazłem. Dobra, ale daj mi jakiś przykład, bo dobra. Może wcześniej pochwaliłem. Na przykład, że pierwszym graczem jest ten, kto powie przepraszam w największej liczbie języków. Okej, okay, fajne. Tylko szkoda, że to nie dla naszej strefy czasowej, bo widzę, że ostatnio był 5 godzin temu. Napisz do nich, że chcesz co godzinę. Aha, musiałbym prześwieżyć. Aha, dobra, to już. Okay. Hej, super. Tak. Pierwszym graczem jest ten, kto ostatnio nakarmił chomika. No. Można dwuznacznie zrozumieć. Tak, dokładnie. Ja nie karmiłem nigdy, ale ktoś tam, wydaje mi się, że jednak... Pierwszym graczem jest ten, kto zna najwięcej słów z Seven Nation Army, stworzonym przez White Stripes. A to ja nie wiem, co to jest. Nie wiesz? Nie. To jest tum, 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 tum. A, okay. Tum. Dobra. Okej, bo to moglibyśmy zostać już do końca odcinka. To powiem ci najlepsza ciekawostka, jaką kiedykolwiek słyszałem z twoich ust. Ciekawostka, nasz kolega Tomasz Jankowski. Znasz go, prawda? Tak. To jest nasz mistrz terraformacji Marsa i Katanu i w ogóle tam. On zawsze w tych turniejach w którym mieście bierze udział i zawsze jest gdzieś tam w czołówce. No to Tomek wrzucił grafikę przedstawiającą... A czy to jest jego grafika? Nie, to jest jakaś... Ale on to wrzucił na grupę. Nie? Grafika przedstawiająca popularność europejskich autorów gier planszowych, którzy... Zliczająca graczy, którzy zagrali w minimum jedną ich grę. I na podstawie 1 200 000 użytkowników wzięto pod uwagę 2000 twórców. No i zrobiono grafikę najpopularniejszych twórców tak naprawdę w Europie. Europejskich twórców. O, może tak najlepiej to powiedzieć. Ale też no nie tylko twórców, ale też narodowości. Narodowości, tak. Są... No, największą narodowością prezentują Niemcy. Tylko, że czy to jest Europa tylko? Tylko Europa, bez Stanów. Najwięcej Niemcy, tutaj widać, że Knicia jest jakby liderem wszystkiego. No, wydaje mi się, że Uwe trochę. Nie, Uwe jest trochę mniejszy. O, tutaj muszę obliczyć deltę z tego. No widzę. Nie. Jakie jest wysokości przeciw? Tak, ale sam Uwe jest większy niż na przykład Polska. Także to... Jakby mówi samo za siebie, ale Polska się tutaj pokazuje jako jeden z większych, jako raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty kraj chyba. Także szóste miejsce w Europie, nieźle. Wydaje mi się, że połowa tych Niemców i Francuzów to są Polacy, to by się nie przyznają. Stefan Feld jest Niemcem. No nie wydaje mi się. No przecież ma polskie korzenie. Każdy, kto tu przyjeżdża, ja mam polskie korzenie. No, tak. A dziadek tak naprawdę tam w czasie wojny nie był w Wehrmachcie, tylko gotował tylko w wojsku. Ta, oby no. Mojej kamienicy nie chciał. To nie ta narodowość, dobra. Nie wiem, ktokolwiek. Okay. A masz, no dobra, no to pociągnij temat, bo jest jeszcze taki podobny graf z mechanikami. To go nie mam. No to nie wiem. Zabrakowane. Nie to, wiem, co ty robisz. Ale nie wysłałeś mi tego, mógłbyś mi co wysłać. Ja myślałem, że ty jesteś profesjonalistą. No, ale jeżeli czegoś nie widzę, no to ty mi to wysyłasz i wtedy już ale to jak mam. Ale jak mogę coś widzieć, ty tego nie widzisz. Marek, dobra, już przestań, już jesteś po prostu czepiaski. No to ja powiem, a ty wrzucisz zdjęcie. No. Powiem, co pamiętam. Więc są różnego rodzaju mechaniki, ale też jest to połączone, jest jeszcze inny graf z światem, w którym jest, dzieje się gra planżowa, czyli jakieś tam fantazy i science fiction, no i tam jest pokazane, na przykład, że tam jedne z, nie wiem, czy tam rzuty kością, czy właśnie, czy tam hand management, co jest popularne, więc można sobie tam zobaczyć,
czy... Świetna ciekawostka, dobra. Już się nie męcz. Już się nie męcz. Dobra. No bo ja nie widzę tego przed sobą. Serowe kostki. No widzisz, no i kolejna ciekawostka. Się zesrałeś, a to jest ode mnie kostka. Tak. Ciekawostka. To jest od ciebie ciekawostka, zgadza się. No i fajnie, no. Serowe kostki. Można sobie kupić cały zestaw. Tutaj jest i sześciościenna, i dwudziestościenna. Wiesz, jak to się nazywa? I można sobie zjeść taką kostkę. Deska serów. Tak. Za z promocji $2 z 30. Nie pierdolę. No. I o, klikaj, to jest zdjęcie, Marek. To nic. Klikaj. No dobra. Teraz to awansowało do topki moich ulubionych miniaturek od Citadel, czyli od Warhammera, czyli mag z pepeszą, czy tam jakimś innym karabinem. Nie wiem w ogóle. Półautomatyczne. Półautomatyczne, tak. Karabin. Tak. I jest po prostu figurka maga, który trzyma pepeszę taką. Tak. Fajne. I nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, co autorzy mieli na myśli, ale no stworzyli. Także tego. Okej. Okay. Gamer Chest. To mi siostra wysłała. Mhm. Powiedz mi, jak ci się podoba? Wyłącz taki, głos może, co? Jest wyłączony. Taki Gamer Chest, czyli... Ja widziałem ten Gamer Chest, który w Biedronce mogę kupić za 30 zł. Naprawdę? To kosztuje, znaczy może, no, no może to nie wygląda tak spektakularnie, no nie, no bo jak to jest zrobione tak na bogato, no, nie? Ja rozumiem, ale to kosztuje 2000. Nie. Wiesz, ile ja... To kosztuje... Masło mogę kupić za $150. A to jest 2000... No to jest 2000, to że tyle zebrali, nie? Tam 2 miliony. No, mnie szukali. I ile to kosztuje? $150. No to klikaj. No i masz całą taką wieżę, gdzie masz takie pudełko na kości, na jakieś tam kafelki i sobie to po prostu wyjmujesz. O, tutaj jest nawet taki stojaczek na karty, nie? Mhm. No także sobie po prostu... Szkoda, że nie ma wieży do kości. Myślałem, że to jeszcze dodatkowo coś z tego wieży do kości można zrobić, ale to chyba już było zbyt hardkorowe. Nie? Także i w różnych odcieniach. Jest jakieś za 440. Ikea zaraz tego coś zrobię. No, to poczekamy. A czekaj, jest chyba wieża do kości. Właśnie też mi się tak wydawało, że tam wieża się... Taka... Biedna, ale jest. No. Ale wiesz, no... Jak komuś ma, nie wiem, $150 akurat wolne, no to... No tak. Okej. Okay. Dobra, teraz przechodzimy do kolejnej ciekawostki, czyli kości do gry, które są takie steampunkowe trochę, albo takie, nie wiem, no ciężko powiedzieć. To nie jest steampunk. Natomiast są to kostki, na które naprawdę bałbym się stanąć. Tak, zdecydowanie. Tak, te kostki robią, one mają tak ostre krawędzie, że to wygląda jakby, wiesz, jak na przykład na jakichś filmach z Jamesem Bondem, on tam wyrzucał z samochodu takie... podopony? Tak, podopony, takie rzeczy. Nie? To mhm. tak to wygląda, nie? Także jakby ci to upadło gdzieś, jakbyś potem w nocy jakby miał dziecko, które się tym... To bawi, bardziej nie? wygląda jak narzędzie tortur, to nie ma nic związanego z steampunkiem, ale... Albo możesz rzucić jak shurikenem, nie? Tak. No, tak, tak. Dokładnie. To a propos kostek, to Ninja kostki. Ta moja ciekawostka jest kampania kickstarterowa z kostkami, które mają środek płynny. Tak. I one się tam... Nie wiem, czy kojarzycie takie pokrowce na telefon albo kubki, że jak się tam przewróci, to ten taki brokacik sobie pływa, no to tam jest tak podobnie. Mhm. Oczywiście jest to niezbalansowane, jakieś tam same szóstki wyskakują, bo inne numerki. Ale nawet można sobie kupić z okiem smoka, także... Tak. No i drogie jest. Tak, ale tam było coś takiego, że to, że ono ma płynny środek, to powoduje, że one są bardzo randomowe przy rzucie, nie? Że jakoś tam się to dobrze rozkłada, nie? To... Nie wiem. Coś tam Krzysiek tam tłumaczył, nie? Te całe... No, ja rozumiem, że jak się po prostu mocno rzuci kostką, no to jak ten płyn wprawisz w ruch, tak. No to będzie. To on jeszcze bardziej sprawia, że jest randomowo. Nie wiem. Nie, no wtedy sprawia, że jest po prostu uczciwie. Aha, ale no, sucha kostka też jest raczej, jeżeli jest dobrze wyważona, nie? No to, dobra, a to masz pewność, że jest dobrze wyważona. Okej. Okay. Rozumiem. Mam ci pokazać kostkę z Zetterfield? Wiem, no od kostka z Zetterfield zawsze spada... Rzucam o ścianę, żeby tak, wyszło żeby... co innego niż X. Dokładnie. Ja nie wiem, jak to jest. Jest jedna ścianka z X-em i zawsze wypada. Ja przemaluję to. No. I X to będzie, że 3 kropeczki. Dokładnie. Dobra. Co dalej? To mi się dosyć podobało.
Czyli jest pewna gra wojenna, która ma taką zasadę, że to jest opcjonalna zasada. Otóż występuje... Boże, powiedziałeś, że to jest tak opcjonalne. Występuje w tej grze Gideon Smith, który jest pradziadkiem autora gry. Więc to jest już po pierwsze fajna ciekawostka. Przemek tłumaczy symultanicznie. Symultanicznie, tak, dokładnie. Druga ciekawostka jest taka, że jeżeli ta kompania, której on przewodniczył, czyli był... Przewodził. Przewodził, no. Zostanie... Czy on był przewódcą, czy przewodniczącym? No był jakimś tam, nie wiem, sierżantem, kapitanem, czy kimś takim, no nie wiem. Jeżeli zostanie wyeliminowana przez rzut 4, 5 albo 6, to ta cała jego kompania umiera. Jeżeli się jeszcze raz wylosuje, 1 albo 2 podczas rzutu kostką, to kapitan Gideon umiera w jakiejś tam chwale i jeżeli on umrze, to tak naprawdę twórca gry nigdy się nie urodzi. Taka... Mam tylko radę na ciebie, że oddzielę ziarno od plew. No taka ciekawostka. No nikogo, no. No nikogo, dobra, okej. Okay. Dobra, o, to mi się podoba. To jest fajna ciekawostka. Ciekawostka o twoim jednym z ulubionych autorów. Chyba autor roku twojego, czyli pan Lacerda. Tak. Tak. I sobie wszedłem na jego profil na Instagramie. Okazało się, że pan Lacerda jest świntuchem jednym takim strasznym, bo ma bardzo dużo polubionych. Jak strasznym? Każdy jest trochę świntuchem. No, no dobra, no ale on tak bardzo, bardzo ostentacyjnie, bo ma... Jest zdrowym mężczyzną. Okej. Okay. Bo ma polubione ze 3 albo 4 profile Jennifer Lawrence, typu Jennifer Lawrence Hottie albo coś takiego. Ma ze 3 profile Gal Gadot. To ta, co jest Wonder Woman. Tak. Tak. Tam była jeszcze ta, co grała w Harry Potterze, Emma Watson. Też jakieś tam hot zdjęcia, jakieś tam w bikini i coś tam. I ta, co gra w Gambicie Królowej, no. Także bardzo lubi takie profile na Instagramie. Pan Lacerda. Dobra. Nie patrz, co ja mam polubione. Okej. Muszę sprawdzić, bo to kiedyś wypłynie. No tak. Rzucać pomidorami. Piotrek Chrzan się dzieli tym, jaka oferta mu się trafiła na OLX-ie. Wystawiał Ubongo 3D. No i pewna użytkowniczka OLX-a wysłała mu wiadomość, że dzień dobry, jestem zainteresowana grą Ubongo, ale mam młodsze dzieci 4 i 7, więc pewnie nie będzie pan zainteresowany zamianą. Czy jest możliwość kupienia tej gry? Także z kontekstu wynika, że pani chce dziecko wymienić na grę Ubongo. Ojej. I najlepsze są komentarze potem. Znaczy nie, no pewnie się coś... No wiem. No dokładnie. Najlepsze są komentarze, nie żeby... Jestem moją mamą. Żeby brać czterolatka, bo jest łatwiejszy w obsłudze. Także no, można zrobić deal życia. Co tu jest? Aha, kolejna ciekawostka to jest z nowej gry, która wyszła drukiem Galakty, czyli Robin Hood. Angielska wersja ma w swojej instrukcji odnośnik, żeby sobie kliknąć i tam masz przykład, czy coś takiego, nie? Także... Może czeka nas coś, czego jeszcze nie wiemy. Dokładnie. Można, jeżeli chodzi o rewolucję. Tak, można sobie papierowo tam kliknąć i się przenieść do następnej kartki, nie? No bardzo takie niedopatrzenie ze strony redaktorów, no ale co tam. Okej, kolejna ciekawostka to to, że kończy się jakby licencja na Kubusia Pochatka. W sensie licencja. Stał się domeną publiczną. Tak, będzie domeną publiczną. Dziękuję, Marek. Proszę. Okej. Okay. I jak myślisz, no, ile teraz gier w stanie? No, oby jakaś pusta, bo może bym zagrał. Ale jakieś tam Zombicide? Nie, takie... nie wiem. Euro jakieś takie? Takie Everdell. Na przykład. Takie Everdell by pasowało, no. No, okej. Okay. Albo Root. No. Znaczy nie, że tak, znaczy mogliby tak podkręcić. Tak. Frakcja Kubusia Puchatka. Tak wiesz, na przykład w zbroi i tam... Tak. I prosiaczek tam na grillu. Tak. No. Okej.
Dobra. Nie wiem, na ile to jest dozwolone. Nie wiem. No, nie wiem. Kojarzysz takiego polityka Jakuba Kulesza? Nie. Okej. Okay. To on, Konfederacja... Lubimy, czy nie lubimy? Nie, mam, nie moja partia, także zupełnie okay. Ten. Ale tak, jeżeli chodzi o Jakuba Kuleszę, to trzeba przyznać, że propaguje gry planszowe i gra sobie. I akurat to było gdzieś tam z okresu bożonarodzeniowego. No i tutaj pokazał takie gry jak Nemesis, Root, Terraformacja Marsa, Brass, Pandemic Legacy, Twilight Imperium. Także no, takie dosyć zacne tytuły pan polityk ogrywa. To go lubimy chyba już. Nie wiem, ale no fajnie, że gra, fajnie, że propaguje i jak najbardziej wydaje mi się, że to jest warte odnotowania. Tam przeczytałem gdzieś Korwin. Tak, bo to jest ta sama partia, że Korwin też. Nie? To wydaje mi się, że jakiś to jest dziwak. Słyszałem jakieś dziwne wypowiedzi. Mówisz o Korwinie? Tak. Tak. To znaczy, no, ma takie kontrowersyjne. Ciężko zrozumieć, co on ma na myśli. No bycie kontrowersyjnym to jest jedno, ale gadanie takich rzeczy to już zakrawało jakieś... No, ale my nie o polityce. Okej. Tutaj Karolina wrzuciła informację o tym, że kupiła sobie Cluedo Dracula. No i jakie było jej zdziwienie, kiedy zobaczyła, że w Cluedo Dracula jest insert do Monopoly. I co się okazało? Że ten insert do Monopoly, ta firma, która robi Cluedo, wykorzystuje praktycznie do wszystkiego, czyli Hasbro, wykorzystuje do czego się da. I to jest taki uniwersalny ich insert. Nic tam nie pasuje do siebie. Dokładnie, tam nic nie pasuje do siebie, jest po prostu duży i bez sensu, ale w ten sposób, nie wiem, czy jakiś na kosztach w ten sposób oszczędzają, czy nie wiem. Nawet to duże pudełko jest przez to i no ale widocznie takim pasuje. I no tak. Ale to mam taki sam zarzut, mogę powiedzieć, do większości insertów, które no tak. Niby są pomyślane, jakoś tak nie do końca. Tak. Dobra. To moje. Tak, czyli trzy trole, sklep z planszówkami. Bardzo dziwna reklama się wyświetliła Markowi. A wiesz, co mi się wyświetla na AliExpress? No jak ja widzę, co mi się... I nie wiem, skąd to się bierze. Ja nie oglądam takich rzeczy. Dobra, ale jakbyś opisał to. To są jakieś anime dziewczyny? Czy tak, tam mangowe, takie lekko hentai. Gotowe na wszystko. Gotowe na wszystko, dokładnie. Z bardzo skąpo ubranymi częściami ciała. I tak trzy trole się reklamują. Także można... Przeczytaj te napisy. Zamów jeszcze przed świętami. Mangi, planszówki. O, ale nie to, co mówią te postaci. A co one mówią? No, jak powiększysz te twoje zdjęcie, na przykład... Dziurę zostaw lepiej w spokoju. A to drugie? Prawo do podglądania przysługuje każdemu przez jeden dzień. Ale wiem, że były jeszcze bardziej pikantniejsze. Ta dziura to jest była pikantna, ale były jeszcze takie dziwne. Okej, dobra. Dzięki Marek, teraz powiększyłeś to. O Boże. I to mnie spotyka. No. Jak ty mi to... Znaczy, no przyznam się, że czasem oglądam, ale... Tak. Dobra. Naprawdę czasem oglądam jakieś tam. To zostawimy. Głupotki. Głupotki, tak. To mi się bardzo podobało. Otóż jeden z użytkowników grupy Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie pyta się, że brakuje mu figurek i że o co chodzi. I czy ktoś się spotkał z tym problemem? No, do gry. Tak, do gry Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. No to ktoś mu odpisał, że weź zobacz, co jest pod insertem. No i pod insertem była druga część figurek po prostu. A, bo nie mają takie okienko tam? Tak, no. To ja miałem podobne. Znaczy, dobra, ja się na szybko zorientowałem, ale no. Pod momentem grozy, gdybym nie wiedział, że są tam figurki, to no. Bym nie wiedział. No bo dla mnie to jest tylko, żeby wypełnić przestrzeń, no. A tutaj no jednak to było taki schowek. Jak ty mi to powiększyłeś teraz. Dobra, teraz z grupy na luzie wpis o tym, że pewna osoba została aresztowana podczas protestów i policjanci byli bardzo zdziwieni, kiedy zobaczyli, że w kieszeni ma kartę. Szansy. Szansy z Monopoly, że wychodzisz z więzienia. I co? Nie wiem, czy to zadziałało, ale jest to jakiś powód. Powinno. Powinno, tak. Ja bym to uwzględnił. Tak, dokładnie. Kolejna ciekawostka, czyli taki projekt
fanowski Lego Root. Mhm. I są dwie figurki do Roota. Markizy. Ptaków i markizy. No i kupowałbyś? Grałbyś? Nie, ale jeżeli bym zbierał takie, takie rzeczy i bym się interesował, to pewnie tak. Tak, no ludzie tutaj komentują, że tak, że od razu by kupili i w ogóle. Podejrzewam, że więcej osób, które gra w Roota, niż zbiera klocki Lego. No, ale no. Jakby niektórzy zbierają też to takie z dużymi głowami, no to jakbym zbierał takie rzeczy, to pewnie gablotkę bym miał, tak, to tak, może tak, tak, tak. Bym sobie wrzucił, nie? Okej, teraz jest taki profil na Instagramie. O, ja chciałem mieć tą grę. Jest taki profil na Instagramie, tak wiem, że ty byś chciał, który, to jest Scott and Phil i oni są tacy mocno tęczowi, tak mogę to opisać. To chyba jest już obraźliwe. Tak? Tak mi się wydaje. Że nie. To się już stało, to chyba tak. Tak, że to jest pejoratywne, że no, ktoś jest tęczowy? Bo to jest tak... No to, się... no dobra, to są... prawdopodobnie są homoseksualni. O Jezu, mówi się LGBT friendly. LGBT friendly, okej, dobra. Prawdopodobnie homoseksualni. To było jeszcze gorsze niż to tęczowi, no. Ja. Okej, okay, i... 100 lat za... Tak, no dokończ. No i co tutaj oni opisują? Że Rokoko, czyli gra, którą Marek bardzo chce mieć. No nie wiem, czy już sam, bo już tak jakoś dziwnie to... Jest zdecydowanie najbardziej gejowską grą, jaką w życiu grali. Mm. Oprócz tego to ktoś tam podrzucał, że jakieś inne gry jeszcze mogliby, można by było do tego zakwalifikować. A, Pret-a-Porter. Jeszcze tutaj czytam Pret-a-Porter. Tak, to się tak chyba. Protoporter. Dobrze. A chyba tego R się na końcu nie wymawia. Tak też mi się tak wydaje. Także to też jakby się kwalifikuje do takiej do takich gier. No, a trochę Obsession też się kwalifikuje. No nie wiem, czy jako gejowsko najbardziej. Nie wiem, co to do końca znaczy, ale... No pewnie to bardziej chodzi o to takie, że moda, że coś tam, że nie wiem. No tu taki temat jest. Okej. No ale to chyba nie grali w List Miłosnym w lesbijski. A jest taki? No wysłałam ci, powiedziałeś, że chcesz kupić. Nie pamiętasz? Nie. No. To muszę przez sen. Taka czarnoskóra jest na okładce. No jest. I co było? Co jeszcze było dyskusja na temat tego, że to kosztuje 30 dolców, a normalna kosztuje 20 dolców. Tak, 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 było. Dobra. Albo jest przecież Uno. Tak. Tak, tęczowe. Prawdopodobnie homoseksualne Uno. To niedobry odcinek. Dobra, teraz tak. Pewien użytkownik BGG pyta się o grę, w którą grał w dzieciństwie i zrobił taki rysunek, taki jakby to tam w pęcie sobie narysował 5-latek, jak mniej więcej ta gra wyglądała. I ktoś, kurde, to wymyślił, ktoś znalazł tą grę i mu podrzucił. Gra nazywa się Drops and Co. I chodzi o to, że się zrzuca jakieś takie kuleczki i one spadają i potem wpadają gdzieś w odpowiednie miejsce. Tak jak trochę jak ten system w Golemie, co jest, nie? Że zrzucasz kuleczkę i ona gdzieś tam flatuje, nie? Także no. To jest bardziej, nie wiem, czy kojarzysz taką grę, ja kojarzę, jako że jestem inżynierem, czy tam lubiłem w to grać. Ja wtedy jeszcze nie byłem, ale... No, komputerowa? Wiedział, tak, że tam trzeba było, wiesz, no. Przyciąć balonik. Tak, tak, tak. No to coś takiego. No. Okej, i ostatnia humorystyczna ciekawostka z OLX-a. Otóż pan Tomasz wystawił Small World. I ktoś się pyta, witam, czy aktualne? No on odpowiedział, że niestety nie. To osoba pyta, a można zdjęcie? No i wrzucił takie zdjęcie pustej ręki. Także... Tutaj mam ciekawostkę z życia, wziętą mojego życia. Z OLX-a. Tak? No. Skąd wiesz? No, zakładam, że chodzi o Elixa, skoro rozmawiam o Elixie. Tak, tutaj zdradzę moją taktykę, ale to tylko dotyczy zaufanych ludzi i no. Fajnych. Więc polega to na tym, że Elix pobiera opłatę manipulacyjną od kwoty wystawionego przedmiotu. I to, co ja robię... A nie Allegro?
Pewnie też tak robi, ale ja mówię o OLX, no bo to jest bardzo częsty... OLX to w ogóle pobiera prowizję, ale jest też takiego opłata manipulacyjna na OLX. Obrót tej przesyłki za 5 zł płacisz jeszcze taką dodatkową opłatę. No jak gra kosztuje 300 zł, no to ona chyba tam dyszka, coś tam tak dużo kosztuje. Ale jeszcze nic nie zapłaciłem OLX-owi za wystawienie. No, ale to jest takie dosyć... Jak kupowałem Etherfields, no. A pamiętasz kiedy to było? To wtedy zapłaciłem dyszkę. Tak. Ale no, ta gra wiesz, ile kosztowała. Mhm. I ja robię tak, że wystawiam coś za 10 zł, ta osoba płaci mi, załóżmy, teraz wystawiłem grę za 240, ta osoba robi mi przelew na 230, a na OLX się kupuje to za dyszkę. Wtedy płaci opłatę manipulacyjną 2 zł, więc oszczędza tam sobie parę złotych. To jest oszustwo. Dlaczego? Oszukujesz w ten sposób. OLX oszukuje, ale to, przepraszam bardzo, to OLX mnie oszukuje, że on ode mnie jakieś pieniądze chce. Nie to, że mu wystawiam przedmiot, bo nie mi za po rękach całować. I wyobraź sobie, że to, no bo... Marek, ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki. Jaki? Taki, że oszukujesz. Ja robię gorsze rzeczy, więc lepiej, żebyś nie wiercił. I co? I ja nie usuwam tych ogłoszeń. I dużo osób mnie na przykład pyta, czy to nadal jest aktualne, ale ja chcę, żeby ta osoba, która kupiła, żeby cały czas no, mogła podejrzeć. Mnie na przykład wkurza, jak sobie coś kupiłem, coś tu kupiłem i usunie, jeszcze do mnie nie doszło, ja sobie nie mogę doczytać tam czegoś. A ja teraz mam taką sytuację, że wystawiłem konsolę i sprzedałem ją. I ona jeszcze wisi na tym i cały czas się do mnie dobijają ludzie, że chcą to kupić. Nawet dzwonią, nie? W ogóle promani. No i właśnie, o co, jakby clue jest takie, że do mnie ludzie piszą, bo to jest 10 zł za tak. Whistle Monday i ja mam jakąś lawinę wiadomości, że mnie to sprzedał, to już tak mówię, a potroluję. I tam napisałem, że wyprzedaję kolekcję mojej byłej, ja to tam się zapytał, czy była wie, powiedziałem, że nie musi, to tam się już przez sobą odzywa. A z tym będzie dla nas dramka. To także takie krótkie. Ale ja mam jeszcze ciekawostkę. A, bo jeszcze mam ciekawostkę. Ja mam jeszcze ciekawostkę, no bo wiadomo, milion kopii jest sprzedanych na skrzydłach, a teraz ostatnio pojawiła się informacja, że Pandemic sprzedał się w 7 milionach albo w 8 milionach kopii. Co ty gadasz? Tak. Ale egzemplarze. Egzemplarze, ale no 10 lat już ta gra chyba ma. Więc tutaj można sobie zobaczyć skalę, kiedy na skrzydłach w ciągu dwóch lat sprzedał ponad milion. Wtedy można sobie, no bo no, co nam mówi milion? No nie wiesz, jakie są nakłady. No tak. Tutaj tak mniej więcej można sobie zobaczyć, jak popularny jest Pandemic. Tylko mówimy o tej podstawowej wersji oczywiście. A jak to na skrzydłach wypada. To jeszcze mam takie dwie ciekawostki. Jedna ciekawostka. Byłem w okresie tam noworocznym w Rzymie. No i przechadzaliśmy się po Forum Romanum. No i tam jest taka Bazylika Septoniusza, która została zbudowana przez Tyberiusza Septoniusza, bla bla bla. No i ona na swoich schodach ma takie jakby szachownice, nie? Trochę. I co się okazało? Tam sobie patrzyłem, właśnie są te szachownice, ja wszedłem na Wikipedię, zaczynam czytać o tym. No i oprócz tego, że w tym budynku były jakieś tam sądy cywilne i bla bla bla, to na zewnętrznych schodach siadywali próżniacy, tak się nazywali, grający w Tabula Luzoria, gra podobna do współczesnych warcabów i tam te plansze były właśnie wyryte na tych schodach i tam sobie siedzieli i grali. Jestem próżniakiem współczesnym. Tak. I mamy nawet fotę mam zrobioną przeze mnie tego właśnie. Do teraz się zachowały te szachownice tam na tych schodach. Czy ty chcesz to powiedzieć serio? Tak. Mamy kolegę. Nie, serio? Chcesz ostatnia powiedzieć? Ciekawostka. Ale to jest bardzo prywatne, uważam. Ale nie mówimy, kto to za kolega. No okej. Okay. No. Mamy kolegę, który okazuje się, że nie gra w piątki. Bo ma wtedy post. Tak. I uważam, że to jest spoko, bo trzeba mieć zasady w życiu. No znaczy, bo post chodzi o tam na przykład niejedzenie mięsa, że, że ten piątek jest postny, tak? I no. Nie wiem, skąd to się wzięło, to jest jakieś biblijne, rozumiem. Chyba w średniowieczu na to jakoś tam wpadli, że ryby tylko można jeść wtedy. Ale ja uważam że właśnie, że skoro ryba to nie mięso, to euro to nie gry. Więc w euro może grać. Tak? Tak. No dokładnie, nie? No dobra. I przechodzimy do dramek. Pierwsza dramka. Otóż pewien, nie wiem czy to nazwać influencer, czy osoba, która jest tak bardziej zaangażowana w planszówki. Wrzuciła takiego posta. Myślnika na ginę. Wrzuciła posta o tym, że taki miał być mem, nie? Na zasadzie, że panie blogareczku, gry za 500 zł są dla
influencerów, którzy mają dużo subów, nie? A dla pana do recenzji jest Chińczyk i rabat 30%, nie? Że na zasadzie takiej, że tylko duże kanały dostają duże gry, a dla małych kanałów są tylko obierki. Tam obierki, dokładnie, nie? No i wywiązała się dosyć duża dyskusja na ten temat. Wypowiedział się tam Kaczmar. Lowe. Tak. Paweł Lowe z mojej strony tutaj. Paweł w ogóle super, od kiedy Panda do niego dołączył na kanale, to naprawdę jakoś... Tak, że teraz Panda jest jakby drugim prowadzącym w kanale, nie? Bardzo do góry podszedł, także Paweł super, muszę powiedzieć. Ja zawsze Paweł lubię. Tak, ale jechaliśmy pewnie. To jest mój crush. Chcesz... Mamy wrócić do tych komentarzy, które pisałeś? No Jezu, no chcesz się czubić, ten się lubi, tak już nie myślę. Tobie, ciebie też wyzywam. Dobra, no lubisz mnie? Marek, naprawdę. Weź, bo tam... Okej. No i... Paweł numer jeden. Dobra, no to sorry. Perły przed wieprze, tak? No i trochę się naciął ten człowiek, który wrzucił tego mema, ponieważ no, spotkał się z bardzo takim odzewem. No to nie jest do końca historia skończona, bo tam było jeszcze napisane, że my jakby za plecami śmiejemy się z recenzentów. Tak. Tam było jeszcze to dopisane, jakby gdzieś, bo tam w historii decyzji można wejść, bo ty jesteś jakiś do tyłu. No nie, no całej tej historii, bo faktycznie patrzyłem na tą historię edycji i tam było coś tam, że nie wiem, nie chcę tego wywlekać tak aż ostro, ale tam była taka, tak dziwnie to było napisane i tak było napisane, że inni recenzenci są lepsi od nas i w czym oni są lepsi. No dla mnie to jest trochę takie zabieranie komuś, kto sobie wypracował jakąś markę i no i ma oglądalność, ale to się nie bierze znikąd, przecież no, nikt się nie obudził z 40 tysięcami subskrypcji. Dokładnie, więc... tylko zapracował na to, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, no wydawnictwo nie jest dobrym wujkiem i wiesz, nie będzie rozdawać gier na prawo i lewo. Wiadomo, że będą rozdawać się tam, gdzie mają największą szansę na oglądalność i na to, żeby to zmonetyzować ten egzemplarz, no bo to też jest koszt dla wydawnictwa, więc no wiesz, wszystko fajnie, ale no jednak to wydawnictwo przede wszystkim jest nastawione na zysk, a nie na robienie jakiejś tam nie wiem, rozdawanie czegoś, nie? Czy coś takiego, więc to, że ktoś prowadzi blog, fajnie, ale no niech ma świadomość, że po prostu niektóre gry, takie na przykład typu Clash of Cultures, raczej pójdzie do dużego kanału, a nie do kanału, który ma 300 czy 400 wyświetleń. Do dużego, albo do takiego kanału, który specjalizuje się. Tak, dokładnie. Ma akurat publika z takim, tak, takim a nie innym guście. No tak, wiadomo. No. Okej. Okay. Dobra, teraz zmierzmy się z tym. Prusarz dalej działa. To się nazywa tak Prus, to się tak czyta? Prusagę, nie wiem. W sumie jak chcesz, to Prusarz. Różnie. Z różnymi wersjami się. No bo on przecież... Coś tam było, że Prusagę chyba powiedział. Coś takiego, czy to, no, bo to jest Paweł Prusak, tak? Chyba, nie, Kuba Prusak on się nazywa. No jego gra się nazywa prawie tak, jak on się nazywa, no. No dobra. A jakby się moja gra, nie mogę mojego nazwiska udostępniać, ale kurczę, no nie dałoby się z tego nic zrobić. Nie, dobra. Ale no z czego by się dało? Z mojego tak. No i jeżeli chodzi o tutaj tą grę, no to przez ostatni miesiąc zaspamował po prostu grupę gier planszowych. On chyba, nie wiem, co tydzień wstawia post o tym, że zbiera i że nie ma pieniędzy na wydanie tej gry i że... Day. Tak, że za że jeżeli chcesz przetestować grę, no to musisz zapłacić mu 20 zł przelewem. Bo nie ma nic za darmo. Dokładnie. I to jest po prostu takie już męczące i ja mam dość tego gościa i to jest chyba ostatni raz, jak mówimy, chyba że naprawdę coś się wydarzy takiego przełomowego, bo... Przypomina mi to gościa ze Złamanych Krain. Trochę tak, no.
Ale to już o tym mówiliśmy, że to jest podobne. Ale... Tak? Mówiliśmy o tym? Tak, gdzieś tam, tak. Wydaje mi się, że to jest ta sama osoba. Nie. Ale... Illuminati, wydaje mi się, że tutaj podziałało. Tak, że cały świat jest przeciwko nim i tylko po prostu jakiś tam zły los sprawia, że nikt nie chce kupić tego, jego gry. Natomiast widziałem, że jakieś osoby kupiły od niego tam ten zestaw startowy za te 20 zł i testują, grają i wrzucają jakieś tam recenzje, także jestem ciekaw. Tak zwane atencjusze. Tak. Teraz dramka z Game Trollem, znaczy w której Game Troll jest jakby głównym bohaterem, ale jest takim bohaterem, który został pokrzywdzony. Otóż na forum gry planszowe on tam wrzuca, to jest chyba jego jedyna działalność ogólnie, jeśli chodzi o forum gry planszowe, czyli wrzucanie w jego wątku linków do kolejnych odcinków, nie? Mhm. No i wrzucił... To po prostu tam każdy... On, każdy kanał każdy ma... znany ma tam swój... Swój wątek. Okej. Okay. Tak. My tam mamy swój wątek? Tak. Wow. Ja go prowadzę. Wow. No. To mówi coś o mnie? Co? Mówi coś o mnie? O tobie? Mhm. Tak, że ten Marek to nigdy nie jest w stanie podrobić. Tak? Tak. A, to dobrze. Okej, okay, no i... Wrzucił recenzję gry paragrafowej Dziady, które spieprzają. Tak się nazywa gra. Nie spieprzają. Które nie spieprzają, przepraszam. Mm. Został ten jego post usunięty przez słowo spieprzają. Mm. Jako, że było jeszcze, że nie można przeklinać na forum, no to ten. No i taka dyskusja się tam wzięła, że no jeżeli to jest nazwa... No to jest po prostu jakby element nieodzowny, no to w jakiś sposób, no dlaczego? Dlaczego moderator usunął ten post? Nie? No i ja tutaj przyznam rację Game Trollowi, że to tak bardzo nad wyrost zrobił moderator i że nie powinien w ten sposób postępować. Niech on się zajmie tym wątkiem na temat tych hejtu na tych recenzentów. Ja tam byłem przez chwilę, po prostu żygać się chce. I tam tego nikt nie usuwa. A tam jakaś taka prywata leci i mówienie o kimś, nie wiem, że tam wygląda tak czy siak, to już... Mówisz o moderatorze. Mówię o moderacji niektórych wątków, które usuwa coś takiego, a tam niektórzy, wiesz... Tak, że tak bardzo... No, obraźliwie się wypowiadali w stosunku do akurat Asi. Do różnych osób. No tak, tak. Ale jest takie rzucanie takimi właśnie takimi niefajnymi rzeczami, że nie typu, wiadomo, dupy, że Asia z On Table to wygląda jak prezenterka pogody, tak. I że kobiety w planszówkach to w ogóle jest jakieś pomylone czy coś takiego. No w ogóle jakieś takie bez sensu rzeczy. No dobra. No ale tak czy siak, no widać moderacja czuwa i... Tak, dobrze. Tak. No mógł tutaj napisać, że które nie pieprzą, bo pieprzyć, no to już... Tak, to już w ogóle wtedy, no. No. To przyprawiać. Okej. Okay. Teraz gra z Kickstartera, która nie była zbyt długa na tym Kickstarterze. Nazywa się The Grand Budapest Hostel Cluedo. Jest to... Cluedo czy Clue? Clue to jest angielska nazwa Cluedo. Okej. Okay. Tak. No i tam twórcy, którzy w żaden sposób nie są powiązani ani z Grand Budapest Hostel, ani z Cluedo, czyli z dwoma osobnymi grami jakby, który ten, o ile jeszcze rozumiem The Grand Budapest Hostel, która jest taką nazwą, nie wiem, czy ona jest w jakiś sposób zastrzeżona. Zakazana. Natomiast Cluedo jest marką należącą do Hasbro, nie? No i sobie wymyślili, że zrobią grę taką, czyli Cluedo i Grand Budapest Hostel. No i w tych tam taki jest taki na Kickstarterze dział Risk and Challenges. Nie? No i tam opisują, że to nie jest ich pierwsze rodeo, jeżeli chodzi o Kickstartery, że nie ma tutaj żadnego ryzyka, że mamy profesjonalnych partnerów, którzy nam zapewniają, że ta produkcja będzie ok, że tam shipping, te sprawy, nie? No i tak powiem tak szczerze, no długo ta kampania Kickstarterowa nie potrwała. Bardzo szybko została zdjęta. No to już chyba nie doszli do wniosku, że to rodeo, które chcieli tutaj zrobić, to jednak jest trochę takie niezbyt zgodne z prawem, bo używanie zastrzeżonej marki przez i to jeszcze takiego giganta jak Hasbro. To mnie ciekawi, jak tak można. No nie można. No, ale jak można na to wpaść? No nie, to tak samo jak ci z Dune'ą, nie? Co myśleli, że jak kupią książkę, to wiesz, to będą mogli sobie wydawać Dune'ę w swoim własnym sumptem. No nie wiem, no ludzie są
ludzie są po prostu tacy, no. Niepoliczalni. Niepoliczalni, dokładnie. Dramka z chlebem, ze sklepem hobbystycznym Gnom. Tak, to mi się podobało. No to dajesz. No więc to była taka sytuacja, że była sprzedaż takiej gry, no i ta gra... Ale Marek rzeźbi. No, no nie, no dobra, ta gra po prostu okazała się droższa, jak przyszła, i właściciel poprosił, zaproponował już mniejsze to, co tam... Anulowanie zakupu lub redukcję do zerowej marży po zmianie ceny. W efekcie oznaczało to dopłatę 19 zł do tego. Tak. Najpierw było tak, że była wątek ze strony kupującego, że został oszukany przez sklep hobbystyczny Gnom i wszyscy się bardzo takie duże pomyje wylały. Może tak było tak napisane, że czy to jest normalne, czy jakby, zapytanie się droga, mam do tego, czy ktoś ma do tego prawo, czy nie ma. No i sklep hobbystyczny Gnom dostał właśnie dosyć duży opieprz ze strony community planszówkowego i tam były jakieś w ogóle oceny typu jedna gwiazdka na Google. Czyli, nie, także... czyli co to jest nasze ulubione? Czyli nasza to jest culture... cancel culture. Tak, cancel culture. Cancel culture, dobra. Tego ja nienawidzę. Tak, ja też. No to jest takie osądzanie bez poznania, bez wyroku tak naprawdę, nie? No. Lynch, o. Lynch to jest dobre słowo. No i sklep hobbystyczny Gnom się wypowiedział w innym wątku, jak wyglądała sytuacja naprawdę, że oni nie chcieli tutaj nikogo szukać w żaden sposób. Może nie do końca, bo prawda była taka, tylko co innego, jak jedna strona coś mówi, a druga strona też powie to, tylko powie jakby, bo tutaj też chodzi o uczucia, czyli ktoś powie, jakie miał intencje. Dokładnie. I jakby dlaczego też, tak, a nie siak. I też, wiesz, tam nie było napisane w tamtym wątku, że miał wybór na przykład, że zostało, że mógł anulować, że dopłata nie jest jakby jedynym wyjściem, że po prostu był to błąd i to nawet nie po stronie sklepu, tylko po stronie chyba wydawcy, który w pewnym momencie podwyższył po prostu cenę. I też w tamtym poście nie znaliśmy powodów, dla których taka sytuacja powstała, no, a tutaj powody zostały wytłumaczone, więc jakby sklep bardzo fajnie zareagował i bardzo, bardzo tak no otwarcie to wszystko zakomunikował. I tutaj jest no taka, warto o tym pomyśleć, że zanim kogoś osądzimy, to warto poczekać chwilę i... No ja wiem po sobie, jakby do mnie zadzwonił pan Adam z planszy strefy i powiedział, że mam do dopłaty 20 zł, bo tam, nie wiem, coś tam źle przeliczył, to albo bym zapłacił, bym nie zapłacił, ale... Pozdrawiam pana Adama. Nie robię jakiegoś głupiego postu, ale jakby ja to trochę pociągnę dalej, bo ja widzę, co się dzieje na grupach i widzę, co ludzie proponują innym użytkownikom i na przykład jedna z takich propozycji jest: jak na przykład masz wadliwy komponent w środku pudełka, albo na przykład czegoś nie masz, tam coś, jakaś figurka złamana, to możesz, bo jest takie prawo w Polsce, ja się tutaj zgodzę, jeżeli kupujesz na odległość internetowo, to możesz w ciągu 14 dni zwrócić taką rzecz, nawet jak jest odfoliowana w przypadku gry, no bo możesz sprawdzić coś, no po prostu możesz nawet, no pudełko nawet może być sfatygowane, no bo służy do przechowywania i do ochrony. I słyszę te podpowiadajki innych użytkowników na temat tego właśnie, żeby napisała na przykład do Rebela, bo że tam dostać figurkę, tylko przecież masz prawo odesłać grę, odeślij grę i problem z głowy. I tak jak kiedyś mówiłem, żeby ludzie, którzy nie lubią Ruta, pukali się w głowę, tak teraz też proponuję puknąć się w głowę, bo proponowanie, żeby ktoś odesłał grę i że ten sklep ma potem no po prostu jest stratny i to potężnie, no bo on nie sprzeda tej gry już. Ale ty jesteś hipokrytą. Jak przed chwilą mówiłeś, że OLX oszukujesz. Ale o czym ty mówisz tam? Jakim... Co? Ja, Marek. Że ja OLX oszukuję? No, Ale oni i tak ode mnie biorą 3 zł. O 3 zł za dużo. Jak hipokryta? No, ale sprzedajesz, no godzisz się na coś. Jeżeli sprzedajesz, podpisujesz przecież ten umowę z OLX-em, akceptujesz ich regulamin i wystawiasz za jedno, a pobierają ci opłatę za drugie. Ja go akceptuję, ale go modyfikuję. Zatem to nie są to same sytuacje. Okej, nie postępuję z OLX słusznie, ale nie mów mi, że jestem hipokrytą. To są dwie różne sytuacje.
Jesteś planszówkowym kuźniarem, nie? Naprawdę to... Weź, idź. Także proponuję teraz każdy, kto proponuje ludziom odsyłanie pudełek bez folii, pukanie się w głowę, ewentualnie po prostu walnięcie głową o ścianę, no bo to też może pomóc. Tak, to z tobą jest właśnie, nie? Dobra. A teraz Przemek rzuca pomidorami. Jak? A się teraz łapie Marek za głowę, jak głupoty tutaj wygaduje. Dobra. Przechodzimy do kolejnej dramki. Ta dramka, ty mi to wysłałeś. Także opowiadaj. Byłem przez chwilę zainteresowany najnowszym Zombicide'em, bo nie mam żadnego. Wiem, że to jest... po prostu nie jest gra dla mnie, ale podobał mi się ten koncept tego, że mogę być tym bohaterem, potem mogę być tym takim... Zombie, który nie dość, że jest zombie, to ma to, zachował tę swoją supermoc. Nie umarłym, albo jak Prusarz mówi, umarłym. Tak, umarłem. Jest frakcja umarłych. I tak sobie spojrzałem i tak zobaczyłem, ile kosztuje ten plecz tam. No wiem, jaka jest zawartość, no nie jestem głupi. No. Ale bardzo... No, plecz kosztuje ile? 2 kafle? Ten taki... Taki największy, no dużo. Ten taki, co mnie interesował, kosztował 900 zł. Ale jak zobaczyłem, no cenę przesyłki. No i tam, ta moja... Przesyłka do Europy jeszcze spoko, nie? W sensie... bo słuchajcie, bo przesyłka do Europy, jakbym sobie wziął tam to, co mnie interesowało, to musiałbym zapłacić $55. No, dla mnie już jest duże, ale zobaczyłem sobie, ile kosztuje do Afryki. Do Afryki kosztuje $538. Czyli tyle, ile all in. Dokładnie. Czyli za all-ina z przesyłką do Afryki płacisz 4000. Tak, ale to nie jest tylko Afryka, bo to jest też, a widzę, że to jest Ameryka Łacińska. Jaka to jest? To jest ta środkowa, czy to południowa? Południowa, tak, łacińska. Tak. No, to... ale środkowa też, bo to się jakby ten też łapie. Nie? No właśnie, coś na jakimś widoku. To też jest $400, no kupę kasy na Alaskę. No, słuchajcie, współczuję wszystkim, co żyją na Alasce. Nie dość, że mają ciężkie warunki życia, no bo tam jest zimno, to tu muszą zapłacić za przesyłkę. No, słuchajcie, to jest $300, to jest, nie bagatela. No nie w kidmuchał, ale no co tu jeszcze mamy? Takie wysokie. No, słuchajcie, no nie trzeba daleko szukać, bo na Islandię kosztuje $385 wysyłka. Oczywiście mówię o największym pledżu z tym Galaktusem i Kaktusem, który tam... Tak, tym wielkim krasnalem. No. Tam, ten figurki. No ale no dobra, wziąłbym sobie ten pledż, który ja bym chciał w 2 falach, no bo przecież nie będę czekał 100 lat na grę, tylko chciałbym w 2 falach, no to $178. No, słuchajcie, to jest kupa kasy. Ja nie widziałem takich pieniędzy na oczy nigdy. Ja nie wiem, jak oni to wywożą, nie? No ale. No i to jest. No, na Lektyce może ci przydać. No i Bośnia Hercegowina, no też tutaj niestety jest pogrążona. No się cieszę, że my nie jesteśmy tutaj w sezonie, jako tam Afryka, czy tam cokolwiek innego. Zobacz, w tej Afryce i tak mają ciężko, nie? A jeszcze $500 muszą płacić. A nie wiem, czy w tej Afryce mają tak ciężko. Tam wiecie, jak tam są ci. Tam... Ci, co na złożach siedzą, no? No tam. No tak, to oni mają dużo. No ja wiem, że w Afryce są rejony, gdzie jest, no Afryka jest duża, sorry, no ale tam chyba bogaci też są. Też, no za tam są księciem może być. Księciem. No właśnie nie widziałem, jak to odmienić. Dobra. Dramka z Kurnugi. I teraz tak. Pewien użytkownik pisze, że przydałoby się trochę zwiększyć ruch o tej grze na BGG, że oprócz linka do zapowiedzi zrobionej przez autora, to tam się nic nie dzieje. Nie? No i tam bla bla, nie? Że jest źle wpisane liczba graczy, bo jest od 2 do 4 zamiast 1 do 5. No i w ogóle, nie? No i tak się zastanowiłem, kurde, a tym się nie powinien zająć wydawca tej gry? No i ten Red Imp, oni nic nie robią z tą grą. To jest, oni tylko, tam nie ma żadnego wsparcia, ten biedny autor, ze strony tych wydawców, nie? Ja pamiętam ten rajd, bo ja wsparłem Kurnugi i pamiętam te ostatnie godziny tej kampanii. Ludzie kupowali po 7 egzemplarzy, żeby dobić do tych figurek, a ja Mareczek liczy już pieniążki, bo oczywiście im więcej oni tam wesprą, no to ja mam więcej wtedy zawartości, więc ja tam podbudzałem ich, mówię, a ja już 4. I takie, ha, ha, ha. Nie, ja tak nie robię. Także... No, ale nie, ale tutaj Red Imp, no, jakbym był autorem gry, no to zastanowiłbym się, czy chcę współpracować z Red Impem w takiej sytuacji, bo wrzucanie tylko kampanii i to jest cała robota, nie? To jest takie, no wiadomo, oni tam pewnie jeszcze robią tam testowanie, jakieś tam inne rzeczy, nie? No tak, no ale to trzeba aktualizować, jakby na jakim etapach produkcji jest, co tam się dzieje, może jakieś zmiany, no bycie, jakieś sample. Bycie wydawcą to nie jest tylko zebranie kasy za wydawanie gry, ale też jakieś obowiązki, które ciążą, no i chyba im zależy na tym, żeby jak najwięcej egzemplarzy się sprzedało, a nie
tylko żeby po prostu dobić do 100% na kampanii i tyle, nie? No jestem ciekaw, jak ta zagraniczna, bo miałaby zagraniczna kampania no na Kickstarterze. Ma być dopiero chyba, jak się skończy Polska. A ja myślałem, że oni jednocześnie chcą to wydać, bo byłoby łatwiej, ale... No dobra. Co ja tam wiem? Dokładnie. Co ty tam wiesz? Dobra, następna dramka to jest Natalia Schneider. Pisze... Wciąż się zastanawiam, czy to nie jest fake konto. Szedłem sobie zobaczyć na tę licencję. No. I śmierdzi fejkiem. Tak? Ale no, nie wiem. Napisała na grupie... zgłosi ją oczywiście. Sprzedażowej. Na grupie sprzedażowej na Pegazie, że no jest taki Kuba Dykciński, który kontaktuje się z dużą liczbą osób, które wstawia na przykład, że szukają, nie wiem, tam Azula czy jakiejś innej gry. I on zawsze tam pisze do tych osób i mówi, że ma taką grę i wrzuca fotki tam wzięte z OLX-a czy skądś, nie? I że jakąś tam dobrą cenę zawsze proponuje za tą grę, nie? No i to już tak śmierdzi trochę takim skamem, nie? Że tam wiesz, zapłacisz mu, a to nigdy nie dojdzie. No i coraz i dużo osób się wypowiedziało pod tym wątkiem, że faktycznie do nich też się odzywał, że zawsze ma jakąś dobrą cenę na tą grę, którą akurat szukają. No i ktoś bardzo podrążył i pewna osoba, tutaj pan Jerzy, bardzo mocno podrążył, znalazł prawdziwe imię i nazwisko tego całego Kuby Dycińskiego, który prawdopodobnie tak się nie nazywa. Znalazł jego, nawet do niego napisał, tam na jego prywatne konto, na Facebooku, znalazł jego długi i chyba je wykupił, czy coś takiego i tam mówi, że no tutaj bardzo dużo rzeczy związanych z prawem się będzie dziać w związku z tym człowiekiem, więc jak ktoś chce oszukiwać na grach planszowych, no to w Polsce jest bardzo duża społeczność, niech która... uważa na... Tak, na pana Jerzego. Pana Jerzego. Jemu nie sprzedaj. Nie sprzedaj. Pan Jerzy po prostu jest twardym zawodnikiem i tutaj potrafi dociec prawdy i walczyć o swoje. Ja się cieszę, bo ja na wszystkich grupach już no chyba nie wiem, mam dużo sprzedanych rzeczy, to nie muszę tych kartek wstawiać i nikt... Tak. No i ludzie mi wysyłają blikiem i tam nie mam jakichś pytań typu, że a czy pan mi wyśle, bo przecież pan mnie oszuka. Okej. Kolejna dramka to jest hiszpańskie wydanie Spirit Island. To wysłał Piotrek, nasz tutaj Despacito. Prowadzący. Tak, Despacito. I jeżeli my narzekamy na polskich wydawców, no to Hiszpania ma bardzo... No oni mają na chillku. No wiem, że na chillku, ale no tutaj... Hiszpańska część Board Game Geeka się mocno zdenerwowała. Ten wątek został bardzo mocno gdzieś tam rozwinięty. Otóż okazuje się, że hiszpańska wersja Spirit Island wyszła z ogromną liczbą błędów, taką, która uniemożliwia granie. Wręcz. No, już niech nie przesadzają. Mam im pokazać grę portalu. No i tutaj powiem ci, że portal to jest pikuś przy tym wydawcy, no bo oni tam w końcu zakomunikowali, że te błędy to są takie błędy, że spokojnie można o tym pamiętać, że takie rzeczy są, errata jest przecież zrobiona, więc możecie sobie te karty interpretować jak chcecie, to jest tylko gra i nie ma tutaj żadnego problemu i powinniście się cieszyć, że w ogóle zrobiliśmy ją po hiszpańsku i morda w kubę, grajcie i nie zawracajcie nam głowy. Nie? No i trochę racji, bo ja grałem w Battlefieldsu, też muszę pamiętać o tylu, że trochę że się czuję jak w tym Spirit Island. Natomiast no, komunikacja Awakened Realms jest trochę inna niż tutaj ze strony... Ale jak ładnie się nazywają, Arrakis Games, przed chwilą myślałem, że o Dune tutaj... Dokładnie, no, możliwe, że to jest nawiązanie właśnie do Dune'y, tutaj wydawca taki prężny. A niech oni pojadę ksenofobizmem, niech tutaj się nie przyjmują, niech na siestę pójdą, tam gdzieś ciepło. Myślę, że jest coś kosztem czegoś, tak? No jak jest ciepło, no to trzeba mieć inne problemy. No. Więc no my mamy zimnie, więc no nie mam aż takich problemów. No nie wyobraź sobie na tej Alasce, tak? No w ogóle. Tak. Nie, no, Alaska przerobana. Tam jak coś przyjdzie. Dokładnie, to już jak ci przyjdzie z błędem. Tak cieszą. No my nic nie przyjdzie, oni się po prostu cieszą. Dobra. Przechodzimy do Phalanxa. I Phalanx... Jestem ksenofobem. Phalanx ma bardzo duży problem z sukcesorami.
czyli grą, którą wydawali na Kickstarterze chyba. Czy tam na jakimś wspieram, to już nie pamiętam, czy to było, nie? Ale chyba Kickstarter. I to jest post z października. Najpierw jest post z października, że gra zostanie wydana najwcześniej w styczniu 2022. No teraz jest już styczeń. No i okazało się, że no jednak nie w styczniu, bo dopiero na marzec. I takie to jest przesuwane chyba już od roku. Ci sukcesorzy, także Phalanx tutaj mocno... Współpracuje z Awaken Realms. Tak, dokładnie. Mają jakiś bardzo mocny problem. Ogólnie mają duży problem i bardzo dużo osób przez tą komunikację, przez to, że jest cały czas to odwlekane ta gra i jest ta komunikacja taka, że no teraz to przesuwamy, bo chiński nowy rok, nie, a wcześniej przesunęliśmy, bo coś tam, a wcześniej, bo coś tam i cały czas mają jakieś... jakąś wymówkę, taką wymówkę, wiesz, że to nie ich wina, nie, tylko wina jest zawsze osób chiński trzecich. Nowy rok. Chiński nowy rok, wiadomo, nie? Także ale myślę... za to, nie wiem, czy wiesz, jak poprawiło się podejście do graczy przez Czachę. A zaraz o czas, o Czacha Games zaraz będzie. Do, o czym? Czacha Games. Czasze. Najpierw o On Table. On Table wystąpiło w Dzień Dobry TVN. I i dosyć duży hejt się wylał na Asię w związku z tym, że ta prezentacja tych gier planszowych w tym Dzień Dobry TVN odbiegała daleko od oczekiwań, jakie były wobec tego jej wystąpienia społeczności graczy. Tam oni myśleli, że to będzie promowane w jakiś tam sposób właśnie, że nowoczesne gry planszowe, że jak to wygląda, a ostatecznie przed nią stały wielkie pudła nowoczesnych gier typu Nemesis czy coś takiego, nie? A Asia opowiadała o imprezówkach na Sylwestra, nie? I na przykład pokazywała tam takie gry jak Wybuchające kotki, czy nie pamiętam, tam coś było jeszcze, jakieś... Burrito. Nie wiem, czy Burrito było, ale chyba były jeszcze Karty przeciwko ludzkości. No, to ja no takie... Były takie gry, które trochę, wiesz, są takie edgy po angielsku, nie wiem, na krawędzi, to można nazwać. Kontrowersyjne. Takie, kontrowersyjne, dokładnie. Takie, no, średnio nadające się, żeby promować w ten sposób gry planszowe wśród ludzi, którzy nie znają gier planszowych, nie? A patrząc na Polaków, co się śmieją, że się facet za babę przebrał. To i może też, te... Też prawda, no ale no wiesz, śniadaniowe TV, gdzie to raczej matki z dziećmi oglądają, nie? No to no to taki średni pomysł, no ale okazało się, że to nie jest tak do końca, że to Asia po prostu nieprzygotowana przyszła. No to jest, bo to ja myślałem, że to każdy o tym wie. Chyba każdy wie, jak wygląda, no bro, chyba nie każdy wychodzi na to, że to, ale to nie, co, nie mogło ona, zależeć. Ona pokazała, jak to wygląda od kuchni. Na początek dostała informację od telewizji, że będzie mogła mówić o nowoczesnych grach planszowych i taki był temat. Na ostatnią chwilę, zaraz przed wejściem na antenę, dostała informację, no, że tutaj jest Sylwester i żeby mówiła o grach imprezowych. Dokładnie. No to musiała rzeźbić po prostu na bieżąco. A czy mogła powiedzieć, że tego nie zrobi? No tak, ale już była tam. Już tam była. No rozumiem, ale no. Jakby nie bym mogła się sprzeciwić, to też... No tak, ale... No nie wiadomo, jakby to... No ale wiadomo, no... Każdy... Ciężka sytuacja była no, i musiała zareagować na to jak najszybciej. Mhm. Wyszło jak wyszło, no ale też była postawiona przed takimi warunkami. Tam Filip Heiser nie pomagał, z tego co pamiętam, z tego materiału. I no wiemy, jaki Filip jest. Mhm. I tam, że potrafił się śmiać z ludzi z padaczką i... I że no niestety no ten materiał wyszedł taki, a nie inny, ale no jakby nie do końca tutaj Asia wina jest po niej. To ja od razu wiedziałem, że to na pewno nie jest jej wina, bo widzę, jaki content prezentuje u siebie na kanale i widzę, jaką ma pasję do tego, więc na pewno, nie? Na pewno no. By nie wypłynęło z niej, że chciałaby zaszkodzić naszemu hobby, więc no ludzie, ogarnijcie się. Trzeba się po prostu znaczy znowu było, głowę, tak? Znowu była taka sytuacja jak wtedy, że... że po prostu ktoś wydał wyrok, zanim poznał drugą stronę, nie? No, także trzeba po prostu trochę na spokojnie to czasami brać. Okej. Teraz wątek Kamila, który jest moderatorem gry planszowe na luzie. Jest administratorem. Administratorem. Tak. I
tutaj opowiada, jak nie robić marketingu planszowego w social mediach. Otóż jest taka firma, czy tam strona, która się nazywa zadbana.pl i nie wiem, czy to, to ktoś, kto jest związany z marketingiem tej strony, tworzy fejkowe konta, na przykład taka Maria Magdalena, trochę już od razu śmierdzi fejkiem, która na grupach planszówkowych wrzuca posty pod tytułem: hej, znalazłam taką grę w promocji, tylko że to jest wersja niemiecka, czy tam potrzebna jest znajomość języka, czy nie, takie jakieś pytania, i wrzuca link do tego profilu na tak, zadbana.pl, nie? Mhm. No i no to jest taka jakby marketing szeptany, ale zrobiony po prostu przez jakąś agencję marketingową i w to bardzo złośliwy sposób. Nie? Tak się nie robi. No tak średnio, nie? Takie... Ktoś wie, jakie są zyski z tego? Bo wydaje mi się, że marketing patrzy się na przez pryzmat tego, ile ktoś na nim zarobił. Okej, no jedna sprawa to jest, wiesz, ile ktoś zarobi na tym, a druga sprawa, czy ktoś to robi transparentnie, czy nie. A tu jest takie, no nietransparentnie i po prostu robione tylko po to, żeby zrobić sztuczny ruch na stronie i... No dobrze, ale skoro zarobi kupę kasy, no, to czy będzie to marketing, którego się nie robi? Znaczy, może to być skuteczny marketing, ale nadal jest to kontrowersyjne pod względem etosu. Tak mi się wydaje. A, bo to jest jak nie robić marketingu, bo myślałem, że to jest jakby nie robić, bo nie przynosi to efektów. Nie, nie, to jest okay. Bardziej jak nie, jak okay. Nie robić, bo po prostu jest to niezgodne ze sztuką. No i trochę takie... to przypomina fake newsy, nie? Jakby gdzieś tak, tam... Tak, dokładnie, no. Gdzieś tam teraz ucichły, rzadziej się to spotyka. No pamiętam taki bardzo znany na temat tego, że na Sylwestra zaprosił prostytutkę, wsadził jej ten petardę w tyłek i wybuchło. I... Super przykład, Marek. To... I słuchaj, wyobraź sobie, że osoby, które to czytały, raz, ja w to uwierzyłem, wszystkie osoby to uwierzyły, które to czytały, jakby no. Martwiliśmy się o zdrowie tej kobiety, no i się potem okazało, że to był fake news i wtedy się przekonałem, że no nie mogę wszystkiego traktować tak. Tak. No bo to był taki boom tych fake newsów, tak. Nie? No jest taka absurdalna sytuacja, no jakby z tą petardą i... No tu jest jakby... Kamil pisze, bo Kamil się dosyć mocno zna na tych wszystkich algorytmach facebookowych i on tam zawsze się jakoś tak ekspercko wypowiada na ten temat, że no takie strony po prostu będą zgłaszane przez użytkowników i w pewnym momencie po prostu Facebook zareaguje w ten sposób, że zablokuje w ogóle ten adres i tyle będzie po prostu z tej roboty, że w pewnym momencie w ogóle w każdy link kierujący do tego zadbana.pl będzie wywalany, nie? No pewnie, tylko że no mówię, tak jak było z fake newsami, no te portale się mnożyły, więc jakby mnożenie takich portali, gdzie sprzedaje, że zadbana.pl będzie niezadbana i jakaś inna, więc na ile to przynosi skutek, to nie wiem, a myślałem, że się nie robi na zasadzie, że to nie przynosi skutku, ale no etyczne, no wiadomo, no jest to. No ale czy ktoś komuś krzywdę z tym robi? Jeżeli doprowadzi to do niezagospodarowania swoim mieniem, czy jakoś tak. Ale tam się sprzedaje te gry, czy tam się... Tam są linki do jakichś tam partnerów, którzy sprzedają te gry. Ale dostaniesz tą grę, tak? No dostaniesz tą grę, ale w taki dosyć sposób kontrowersyjny, nie? Że kupisz grę, ale bo ktoś ci zareklamował w taki bardzo dziwny sposób, nie? Takie bardzo niezbyt etyczne. Okej. No. No tak czy siak, no w pewnym momencie po prostu ta agencja marketingowa, która to robi, spowoduje, że ta firma, która od niej kupiła tą kampanię, nie będzie mogła być reklamowana na Facebooku, nie? Dosyć tego tematu. Dobra, no dokładnie. Okej, teraz jak w każdym odcinku o dramkach, musi być jakaś dramka spowodowana tym, że jakaś firma źle się wypowiada, czy źle prowadzi swoją firmę pod względem społeczności LGBT. Czyli w stosunku do ludzi, którzy prawdopodobnie są homoseksualni. Tak jest, dokładnie. I tutaj dostało się w tym odcinku Berserk Games, czyli wydawcy Tabletop Simulator. Otóż okazuje się, że Tabletop Simulator, moderatorzy tego
narzędzia do grania w gry planszowe przez komputer, blokują użytkowników, którzy na czacie piszą na przykład, że są gejami, lesbikami albo tam innymi osobami LGBT. Nie? No tam, jeden z użytkowników pisze właśnie, że w ten sposób gdzieś tam zakomunikował na czacie swoją orientację seksualną i moderator szybko to usunął. Potem po jakby jak ta osoba się zaczęła pytać, czemu stała ten, to dostała bana w ogóle na swoje konto czy coś takiego. No i się rozpoczęła afera. Bardzo dużo osób powiedziało, że już nigdy nie zagra na tego typu symulator. Eric Klank oczywiście napisał, że już Jezu. Musił się pojawić. Niech on odejdzie. Że on już nigdy nie będzie testować. Jak on słyszy słowo gej, to ratownik on wychodzi po prostu spod kanapy. Ej, gdzie ty jesteś? I no wiesz, no to jest z jednej strony no słuszny gniew, że tam ktoś nie wspiera tych osób. Z drugiej strony, czy to jest platforma do... Hashtag nikogo, tak? Ode mnie by to usłyszał, ciebie by to usłyszał. Jakby ktoś by mi napisał, że jest taki siaki czy owaki, no jakby to mnie to nie interesuje. Jakby jak się spotkamy kiedyś osobiście, przy alkoholu, czy tam... A tutaj gram w planszówki, no dokładnie, jakby co mi to obchodzi, jakby... Co tak, i oni to tak tłumaczyli, no tylko dolali w ten sposób oliwy do ognia i jeszcze bardziej się ludzie zaczęli tam atakować Berserk Games. Więc no... Znaczy, ja widzę po prostu jedną rzecz, nie? Że jeżeli jesteś wydawcą, firmą, kimkolwiek i zaczyna się wątek związany z LGBT, no to najlepiej to po prostu gdzieś zostawić i niech ci ludzie, niech oni sobie piszą, bo zostaniesz tak zaatakowany, że... Tak, to oni mają, wiadomo jak, no ja wiem o co chodzi, ale dla mnie orientacja to jest trochę jak wiara, przynależność polityczna, że to trzeba pielęgnować w sobie, jest czas i miejsce, żeby o tym porozmawiać. No to niekoniecznie jest czat, gdzie grasz w gry planszowe. No co mnie to obchodzi, że, znaczy, może mi to by interesowało, że ktoś jest chrześcijaninem, czy tam, nie znam innych religii, także, przepraszam. No. Muzułmaninem, czy buddystą, no. No dokładnie, więc, nie to, że mnie to nie interesuje, ale jakby co to wnosi. Tak, ale to też nie jest takie szkodliwe, nie? Więc jeżeli ktoś napisze, że jest gejem, no super, no fajnie, ale mi to nie przeszkadza, niech sobie, może sobie pisać i wiesz, blokowanie kogoś za to, że napisał to, to też wcale nie jest droga według mnie. No, znaczy, ja nie wiem, na jakim czacie to istnieje, ale ja znam trochę community LOLa i wiem, jaki jest czat, ale na tym czacie jakby się pojawiały informacje, że ktoś, nie wiem, zjadł na śniadanie parówkę, a tu coś, no nie po to jest ten czat. W lawinie wiadomości ja chcę wiedzieć coś o grze, kiedy będzie jakaś gra, a nie, że ktoś coś z kimś. Tak. Więc nie wiem, jaki to był czat, nie wiem, czy to jest na przykład już przy stoliku czat, no bo jeżeli to jest przy stoliku czat i ktoś mówi, że on jest tam cis facetem, czy tam, tam trans kobietą, no spoko, kontynuujmy. Nie wiem, co tam informacja wnosi, ale skoro ktoś chciał się wypowiedzieć, no to dziękuję. No, okay, panowanie jak niekoniecznie. Ale jeżeli to jest na ogólnym czacie, gdzie tam gdzieś tam... Są rodziny z dziećmi w ogóle. No. No i ktoś słyszy, że tam, wiesz, cis, no to już nie wiadomo, co to. Tak, więc ciężko. No tak, ale no... A tym bardziej, że są prawdopodobnie homoseksualistami. Tak, no ale no tak czy siak, no sami jakby też się wystawili, nie? I to też... jakby źle zareagowali na tą całą sytuację, dostali po prostu po tyłku mocno i musieli, wiesz, gdzieś tam się w pewnym momencie wycofywać z tego rakiem. I to jest, ostatecznie... to jest smutne, że ktoś nie może mieć jakiejś postawy na zasadzie, powiem, że nie chcę tego na moim typu, na moim czacie, nie chcę takich informacji. I ktoś musi z tego wycofywać, bo jest ten lincz taki. Tak. Jest takie, jakby teraz jest, brzydko powiem, moda. No. Bardzo brzydko powiem, ale no niestety tak jest. I to idzie w bardzo złą stronę. Aha. Bo no, nie wiem, czemu ma to służyć. Rozumiem otwartość, mówimy sobie, kochamy się, no ale... No to jest takie niejasne. Nie kochamy się, tak? No i, dobra. No i nie ma co tutaj tego... No zrobić. Ludzie są straszni. No ludzie to ludzie. Okej. Okay. Kolejnym wątkiem jest Kickstarter, GameFound i... ogólnie cała sytuacja z NFT. Mm. A ty już masz jakiegoś tokena? Tokena masz? Nie. Okej, okay, ale Kickstarter mocno rozwija swoją gdzieś tam firmę w kierunku właśnie NFT i tam zapowiedzieli mocno, że będą w to iść i w ogóle, nie?
I abstrahując od tego, czym jest NFT i ogólnie jakie są z tego korzyści i to, że to ciul energii wykorzystuje i że to jest takie no dosyć dziwny temat, jeżeli chodzi o ochronę środowiska i bla, 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 nie? No to to spowodowało też, że dużo firm wycofuje się z angażowania w swoich kampanii na Kickstarterze, właśnie spowodowane tym, że będą te Kickstarter szedł w NFT i właśnie będą się przerzucali na GameFault. Myślisz, że my powinniśmy kupić z tego tokena? NFT? Myślę, że to jest scam. Ale wiesz, ile, jak już taka maszyna poszła, jakby znani ja ludzie wiem, to promują, ja wiem, że ciężko ale... się już z tego wycofać. Znaczy, no to będzie na takiej zasadzie, że to jest po prostu kolejna jakaś tam forma inwestycji, której możesz, tak jak na giełdzie, kupić na górce, sprzedać na dołku, no. Ale ty uważasz, że to scam, bo tego nie rozumiesz? Nie, uważam, że to jest po prostu na takiej zasadzie, że jak piramida finansowa, nie? Pierwsze kilkaset osób będzie miało z tego duży zysk, a potem się dużo osób natnie. Bo to jest, no kupujesz na przykład obrazek tam, nie wiem, jakiegoś misia, goryla czy czegoś takiego, nie? Bo to teraz to jest takie mega modne, nie? W tym NFT. I pierwsza osoba na tym zarabia tam 100 tysięcy, druga zarabia 200 tysięcy, nie? Trzecia zarabia 500 tysięcy. Ta osoba, która kupuje za 500 tysięcy ten token, okazuje się, że już nikt tego od niego nie chce kupić. I wtopiła 500 tysięcy dolarów, nie? No tak, to jest teraz ten czas. Wydaje mi się, że powinniśmy... To tak jak z Bitcoinem, nie? Że dużo osób kupiło na jakby ten szał i teraz jest spadek Bitcoina i dużo osób straciło tam setki tysięcy czy tam miliony i bo po prostu osoby, które lepiej ogarniają te wszystkie finansowe lewary i inne rzeczy, nie? Kupowanie na górce i w ogóle, no to wiedziało, kiedy się wycofać z tego, a osoby, które drobni ciułacze dostali po prostu po tyłku, nie? No wiadomo, jeden... Jak jeden zarabia, to ktoś musi stracić. Dokładnie. No jestem zbyt miękką pipą, żeby w takie coś iść, ale no gratuluję, by zazdroszczę. To jest hazard. To jest po prostu hazard, nie? Forma hazardu, bo nie wiesz kiedy, w pewnym momencie to po prostu wszystko padnie, nie? No i też no płacić 500 tysięcy za obrazek JPG, no to sorry, nie? Ale... To ja mam też dramkę a propos hazardu. Dostałem informację na Elix, że ktoś chce ode mnie kupić grę. No. Na drugi dzień napisała do mnie, że niestety, ale miała złą noc w pokerze i będzie mogła kupić, ale dopiero w późniejszym terminie, więc musi się wycofać. Nie okay. wiem, to było najbardziej dziwne wytłumaczenie, że ktoś jednak się wycofuje ze sprzedaży. Coś kliknąłem, dobra. Co tam dalej? Lucky Duck i afera. Pan, który prowadzi sklep z przede wszystkim z klockami Lego, ale czasami też kupuje gry planszowe, kupił Dice Throne jakieś 6 kompletów, czyli to była jakaś tam pewnie wersja dla sklepów czy coś takiego i miał dostać do tego gry, dodatkowe karty, ekskluzywne kości, jakieś rzeczy, nie? No i gry otrzymał, ale z poślizgiem tam, bo tam z poślizgiem, wiadomo, nie? No ale nie otrzymał tych wszystkich rzeczy, które miał dostać dodatkowo, nie? No i pisze do Lucky Ducków, że co jest ten... Czemu tego nie otrzymał? Lucky Duck mu odpisał, że tam, żeby wysłał kopię faktury, oni będą to próbować rozwiązać. No i tak to się, tak się kontakt urwał z Lucky Duck Games. Próbował ponownie pisać do nich maile, próbował na Facebooku, próbował na innych jakichś tam kanałach. W końcu napisał po prostu posta na forum, pod, tam gdzie Lucky Duck Games ma swój temat wydawniczy. No i. I to w końcu zadziałało. No i to jest smutne. No i to jest właśnie takie, kurde, no trochę obsługa no trochę został zlany po prostu, nie? Przez Lucky Duck. Ostatecznie rozwiązał to całą sytuację, udało się, doszło do tego, ale no jednak wiesz, no jeszcze rozumiem tam jakichś takich zwykłych graczy, że tam oni się będą musieli walczyć o to i że takie sytuacje czasami się zdarzają, że na nie na wszystko dostaniesz odpowiedź, albo że musisz czekać długo, czy coś takiego, ale jeżeli to jest rozmowa z partnerem, ze sklepem tak naprawdę i sklep zostaje w ten sposób olany, no to już to świadczy, że coś się źle dzieje w firmie. Tak, taka osoba ma więcej problemów, aniżeli tłuczenie się z Lucky Duckiem, kiedy mu przyśle kości. Tak, natomiast też jest wątek pochwalny dla Lucky Ducków. No bo była sytuacja podczas Black Friday, że wisiała jakaś super cena na Calico,
i że to była cena na rynek amerykański, ale że był jakiś błąd na stronie i że Polacy zaczęli kupować to Calico w tej dobrej cenie i Lucky Duck się z tego nie wycofało. Zaakceptowało tą cenę, zaakceptowało tą sytuację i sprzedało tym ludziom w tej cenie korzystnej jakieś super to wszystko, także Lucky Duck tutaj w ten sposób wyszło bardzo fajnie z tą sytuacją. Nie robi to na mnie wrażenia, bo czy on dostanie 100 zł ode mnie, czy 100 zł od Amerykanina, to no nie wiem, czy to nie wiem, no może nie, z innego to magazynu jakaś to szło, no to było, jakaś była taka sytuacja, że na tym Lucky Duck jest stratne, nie? Ale mimo wszystko dali radę. Dobra, teraz to, o czym ty mówiłeś, czyli sytuacja, w której widzę, tam było to ortograficzne. W której dziewczyna, pani Gabrysia, sprzedaje zestaw farb, jakichś tam jeszcze innych rzeczy, które należą do jej byłego chłopaka, który po prostu został, no, nie odebrał tego jeszcze ze swojego, no właściwie już byłego mieszkania, no bo się rozeszli, nie? Jakieś tam rzeczy zostały po nim. No i ona teraz to wszystko wystawiła i sprzedaje na grupie sprzedażowej. No i teraz pytanie. Czy osoba, która to wystawia, ma prawo do tego, żeby sprzedać nie swoje rzeczy? Może jakiś dług ma ten ktoś? No dobrze, no ale nie w ten sposób się to rozwiązuje. No jeżeli ktoś ci jest winny 200 zł, a te 200 zł jest w tym towarze, a ktoś nie chce ci tych 200 zł oddać, to nadal wydaje mi się, że nie może dysponować jego mieniem. Nadal. Ale... Nie wiem, ja nigdy z nikim nie mieszkałem, to nie wiem, ale... To. No prawnie tak kontrowersyjnie bardzo. No już powoli do końca. Tak, już prawie kończymy. No tak czy siak, dla mnie srak. Sytuacja bardzo... Tak, czy siak, wyszło srak. Wyszło srak, dokładnie. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? O, jak tam twoja plansza do smartfona? To jest, ale to nie są ciekawe rzeczy, tylko dramatyczne rzeczy. Drama cały czas, no. No to ty mi powiedz, bo to chyba jest zamówione na twój adres, bo ja wiedziałem, że to będzie długo trwało, a ja nie wiem, jak długo będę mieszkał w jakimś mieszkaniu, więc zamawiam wszystko na adres Przemka. Tak, no ale no... miało być podobno w listopadzie. Dostałem rok temu informację mailową, że zostanie wysłane to do mnie. Mhm. Przepraszamy za opóźnienie, tralala. No, jak tak sobie czekam, ale ja już tej gry nie mam. Także... No tak, no ale rok temu to było i teraz jest już... miało być w listopadzie, jest luty i cały czas to wszystko jest tam. Także jest jakaś drama z portalem. No jest drama z portalem, ale... No przepraszam, ale mnie już na mnie to po prostu nie robi wrażenia, że ktoś mi czegoś nie dosyła. Dostałam ostatnio grę z potarganym pudełkiem, to mi Cranio Creations napisało, że niestety pudełek nie wysyłają, bo i tak przychodzą uszkodzone w transporcie i żebym sobie wziął z innej gry. Znaczy tego nie napisali, ale... Także no po prostu nie robi to na mnie wrażenia. Jest to przykre, bo nie powinniśmy być obojętni wobec... nie powinniśmy się dostosowywać do jakichś spartańskich warunków, które ktoś nam dyktuje. No ale no niestety, no jak słyszę chiński nowy rok, to ja mówię, no chiński nowy rok, no nie przesuniesz, tak? Nic z tym nie zrobisz. Okej, okay. No ale to tak czy siak, no nie wiem, już to trochę długo trwa, to dosyłanie tej planszy i nie wiem, no nie powinniśmy się przyzwyczaić do takich sytuacji po prostu i nadal o tym mówić, że no to jest po prostu niefajne, no i tyle. Okej, okay, jeżeli chodzi o Dune, tą nową, taką czteroosobową, to, co jest zrobione na podstawie tej starej Dune, ale w nowej wersji, wydawana przez GeForce 9, ale dystrybutorem w Polsce jest tego Rebel. Mhm. No to... Krzywe żetony. Wydanie tej wersji jest... No, no jest średnie. No jest takie, jakie można byłoby się spodziewać. Dokładnie. Znaczy, no wszyscy mówili, że tak to będzie wyglądać. Że będą krzywe żetony, że będą jakieś co tam... Co oczywiście nie usprawiedliwia sytuacji. Tak. Że będą jakieś tam problemy na planszy, że będą jakieś problemy z kartami. No i ogólnie... Problemy na planszy to ja mam zawsze. No dokładnie, ale no tutaj jest tam jakieś, nie wiem, niedoróbki na tej planszy i w ogóle, nie? No sytuacja jest taka, że Rebel nie poczuwa się do tego, że to jest ich wina, no bo oni są tylko dystrybutorem w Polsce, a wydawcą jest GeForce 9, także po ich stronie jest tam naprawa. GeForce 9 się nie poczuwa, no bo wszystkie kopie tak wyglądają, więc tak ma być, nie? I teraz mnie, kurczę, ciekawi, że Rebel
znowu robi to samo. Wiedzą, że tak będzie wyglądała gra, że Tyrants of the Underdark tak wyglądało i że angielska wersja tego, tej Dune'y też tak wyglądała i że polska wersja też tak będzie wyglądała i nie wiem, nie zareagują przed, nie powiedzą, nie będziemy wydawać bubla, wycofujemy się z tego, czy coś takiego. Znaczy nie wydawać, tylko dystrybuować. Dystrybuować tego bubla, nie? Masz rację, tak. I że Gale Force Nine się nie poczuwa. I dla mnie to jest w ogóle jakaś chora sytuacja i w żaden sposób nie powinno być to tak rozwiązywane. Ta gra w ogóle nie powinna zostać wydana w takiej formie w Polsce. I Rebel powinien po prostu powiedzieć Gale Force Nine, że sorry, ale no nie będziemy tego robić, bo to jest bubel, źle wydana gra po prostu, a nie bawić się w takie stwierdzenia, że ale to nie my i to nie jest nasza wina, to Gale Force Nine i wy się tam, wiesz... Także ja rozumiem, sytuacja z Tyrants of the Underdark mogli się naciąć na to, nie? No bo jakby pierwszy raz zrobili to, ale wiedzieli, że ta druga gra też będzie tak wyglądać. Wiedzieli, że to angielska wersja tak wyglądała i polska na 99% też będzie miała te niedoróbki. I nadal zaakceptowali to wszystko i nadal sytuacja się powtarza, że to nie jest moja wina. Znaczy wiedząc, nie wiedząc... Nie mamy pana płaszcza i co nam to zrobić? Mogli wiedzieć, nie wiedzieć, ale jeżeli pierwsza gra jest źle wydana i oni się zgłaszają do tego wydawnictwa, to wydawnictwo mówi pocałujcie mnie w dupę, tak. To drugiej gry nie wydaje, bo jeżeli ktoś mówi, że on umywa ręce i nie poczuwa się do odpowiedzialności, tak. To czemu się poczuwa do zysków, jakie czerpie ze sprzedaży tej gry? Dokładnie. Skoro tak się nie poczuwają, to niech przeleje to na moje konto, ja się poczuję. Dokładnie. I wszystko będzie załatwione, no bo no coś dla mnie jest nie tak, zazwyczaj Rebel na tym nie zarabia. No. To jest dla mnie no, śmieszne. No dokładnie, to jakie... Wiesz, rozumiem pierwszą sytuację. Druga sytuacja, znowu się ten... Czy jak będzie znowu wydawana gra Gale Force Nine w Polsce i znowu będą niedoróbki, to Rebel znowu powie to samo, że dzwońcie do Gale Force Nine, bo to nie my? I właśnie, to robi taki gigant, nie Rebel. Dokładnie. No. Także nie, słabo. Zamykam ten topic, bo... Tak jest. Sypiemy głowę popiołem teraz, bo w ostatnich dramkach pisaliśmy o Marvel United... I tutaj Krinos nam wrzucił komentarz, że nie wspomnieliśmy o tym, że jest błąd w polskiej wersji Marvel United, że Hulk w polskiej wersji spuszcza lanie wszystkim na swoim polu, także i sobie w oryginale bije każdego oprócz siebie. Także błąd raczej ważny, bo może przyspieszyć... No to można zapamiętać. Można zapamiętać dokładnie, albo sobie dopisać gdzieś tam. No okej. Okay. Także tak wspominamy o tym. Jest błąd też na karcie Hulka. Jak ktoś ma Hulka i źle grał, no to musi wszystkie rozgrywki... A mi się by światełko włączyło, że ja znam Hulka tak osobiście, no i jak on bije, no to nie bije siebie, tylko on się wkurza i tak. Wszystkich naokoło bije. Tak. Okej. Okay. Dramka ze stroną Rebela. Nie wiem, czy kojarzysz, na stronie Rebela można dawać takie recenzje, tak. Czy tam komentarze i za to się dostaje te punkty, które się potem na tak. Jakieś lojalnościowe punkty tak. Przerabia i ma się za to rabaty na Rebelu. Nie? Jakieś takie rzeczy. No i pewien użytkownik, jakiś Adrian, się wymyślił sobie, że będzie zdobywać dużo punktów poprzez takie wpisy, jak na przykład, że małe pomarańczowe organizatory do gry, przydatny gadżet dla każdego gracza. I takie wiesz, nawalił takich komentarzy 940, co... Prawie go do odbioru samochodu. Tak. Z rocznym zapasem tam orężady Helena. No więc to jest takie dosyć ciekawe, że jest... No mają to tak rozwiązane. A jak to się zakończyło? No mi to interesuje. No nic, no. Dostał ten samochód? Nie, ale nadawali sobie komentarze po prostu dużo, nie? I, no i ma, nie? Także no Rebel ma to tak dziwnie rozwiązane po prostu ten swój system zdobywania. No, taka humorystyczna dramka. Okej, okay, jeżeli chodzi o dramki, Marek, miałem ci wspomnieć o Ultimate Railroads. No, wcześniej naucz się to czytać. Railroads.
Dobra. Dramka polega na tym, że teraz została wypuszczona wersja Ultimate, czyli taka wersja, która nie dość, że jest Big Boxem, to zawiera wersję podstawową i wszystkie rozszerzenia, nawet takie mini promki. No. No i taka jest drameczka, że jest w tym boksie, w tej wersji Ultimate, jeden dodatek, który nie będzie dostępny w wersji takiej oddzielnej do kupienia, więc osoby, które od początku były, można powiedzieć, lojalne grze i kupowało wszystko, co mogły, to teraz muszą kupić tego Big Boxa, tego Ultimate Edition, ażeby mieć wszystko, co do gry wyszło. Tłumaczy się wydawca tym, że tam zostały zmienione, może nie koncept gry, ale niektóre mechanizmy zostały zmienione, tak by oszlifowane, też trochę wyglądowo zmienili, że nie mogą tego wypuścić, po prostu to nie będzie działać. No, to chyba tak się nie robi w stosunku do kogoś, który tam, wiesz, uciłał sobie te wszystkie dodatki, kupował jakieś tam BGG Store za jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, ale oczywiście albo ze strony wydawcy. No, takie nie... To trochę jak z tą wersją Neuroshimy portalową, tak, że tam nie ma już miejsc w Big Boxie na następne armie. I no niestety ten Big Box wciąż się opłaca, bo teraz niemiecka wersja kosztuje około 60 euro, a ten Big Box kosztuje tam 400 zł, no ale wciąż jakby jest... No ja bym się czuł oszukany i bym powiedział, pocałujcie mi w dupę. No, nie chcecie moich pieniędzy. To ale z drugiej strony... No mam wszystko do tej gry, a jak mam wszystko do tej gry, to znaczy, że albo jestem kompulsywnym zakupoholikiem, albo lubię tę grę i no chciałbym mieć wszystko, więc koniec końców... Marek, jesteś zakupoholikiem. Tak. No, ale w stosunku do tych ludzi, no ja nie kupiłem tych Railroads, znaczy ja kupiłem Ultimate Edition, bo jestem cwaniakiem. A jak się nazywa ta gra? Nie powiem. Dobra. Okej. Okay. Lucky Duck... Ty wiesz, jak się nazywają? Koleje. Koleje. Niemieckie koleje chyba to jest. Dobra. Czy rosyjskie koleje. Rosyjskie, tak. Lucky Duck i przedsprzedaż dodatków do Dune. Oj. Cena tej Dune. O cenach to zaraz przejdziemy. Jest jeszcze jedna dramka, to zaraz to będzie na sam koniec już. Ale tak, Lucky Duck i przedsprzedaż dodatków. No tam znowu jest wątek, że padła strona, nie? Tym razem właśnie Lucky Duck. No i to jest takie uczenie się na błędach innych wydawnictw, no bo Albi miało swój problem jak to się nazywa? Ze stroną? Ze stronką, no tam jak nie Albi, tylko Lacerta, jak sprzedawali dodatki do Spirit Island, że im strona padła. Mhm. No, dokładnie. I no, nikt w ogóle nie przewidział, że jak będzie przedsprzedaż na stronie i to takiego niedostępnego dodatku, gdzie mają tam chyba tylko 200 sztuk do tej Dune, to ludzie się na to rzucą i zawieszą stronę. No. Ale że to nie jest kwestia niespodziewania się, może się spodziewali, to jest kwestia wyłożenia pewnych pieniędzy, żeby zainwestować w lepszy serwer. Dokładnie. No, bardzo spodobał mi się komentarz jednego użytkownika, że proszę podwyższyć cenę tego dodatku o 5 zł i zainwestować sobie w serwery, co ma jakiś tam sens, choć serwery są trochę droższe i chyba opłaca się je jako subskrypcję. Nie wiem, nie wiem, czy można po prostu tak na przykład na miesiąc sobie czy tam na godzinę, zwiększyć. Czy na dzień, no ja dokładnie. Właśnie też nie znam, więc jak ktoś chce to mówi, no dobra, no po wchodu ale można sobie... to jakoś rozwiązać, można rozwiązać na przykład, nie wiem, jakąś kolejką, że pierwsze 200 osób, które wyślę maila, dostanie ten, albo przekierować, wiesz, to też jest takie, że ten dodatek jest tylko dostępny na stronie, nie? Zamiast zrobić na przykład, że każdy sklep w Polsce dostałby po 10-20 sztuk, wiadomo, zarobek byłby przy tym trochę mniejszy, ale przynajmniej można by było to zdobyć, wiesz, w jakiś normalny sposób, a nie odświeżać stronę co tam minutę, nie? I tak nie móc się dostać, nie? Na to. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest nieinformowanie o konkretnej godzinie. Ale jest to trochę nieuczciwe, no bo ktoś będzie od północy, wiesz, no rozumiesz, jakby to też nie chciałbym nie załapać się, bo nie było 11, tylko 18. Ale na pewno da się to w jakiś sposób taki ludzki rozwiązać, tylko trzeba trochę pomyśleć, pokombinować, nie wiem, jakiś konkurs zrobić, cokolwiek, kurde, no jest tyle sposobów, że wiesz, no... Kto narysuje dobrego czerwa, no to dostaje, tak. Tak, tak. No przewidzieć ogólnie to, że strona się zawiesi, no to raczej dziecko by przewidziało, nie? No, ale jak widać tutaj...
no nie, po, nie, nie poszaleli z tym. No dobra. Ale przynajmniej mieli ładną grafikę, że padł serwer. Tak, o, to okay. Zawsze można. Zawsze jest jakiś zysk, dokładnie. Nie zysk, tylko tak. Te cytryny i ta lemoniada. A, dokładnie. Marka rzucają lemoniadę i robi z niej cytryny. No. Czacha wraca na forum gry planszowe. Hmm? Czacha w ogóle zmienia swój image, jest teraz... Tak, ja to założyłam. Tam na forum jest tak, że ten wątek, który był taki poprzedni o Czacha Games, jest definitywnie zakończony, ten temat. I tam Czacha napisała, że tutaj wyjaśniła tam wszystkie rzeczy, które tam narosły. Opisała, że to nie nasza wina, to tutaj to naprawimy, co tam jesteśmy w stanie zrobić, to zrobimy. Odkreślamy tą grubą kreską. Błędy popełniliśmy, teraz nowy temat i chcemy, żeby ze strony użytkowników też zapomnieć o tych rzeczach i jakby rozpocząć całą współpracę na nowo. No i z jednej strony taki komunikat jest okej, bo widać, że po prostu Czacha chce na nowo, jakby nowy start zrobić. Z drugiej strony tam ten wątek jest taki trochę lekko komiczny, jak Czacha tam opisuje, co zrobi z tymi wszystkimi rzeczami, które narosły tam przez lata i tam jakieś gry, które wyszły już tam kilka lat temu, że w końcu będą starali się tam te jakieś tam rzeczy dodrukować czy coś, nie? To takie dosyć ciekawe było. No dobra, zapominamy o przeszłości Czachy. No jeżeli i... zrekompensują osobom, które coś tam ucierpiały, no to jak to ma działać, że to dobra, no to ucinamy temat i zaczynamy od nowa. Oni nam napisali, że po prostu to, co są w stanie zrobić, to zrobią, co nie są w stanie zrobić, no to niestety tak. Nie są w stanie zrobić. Czy wszyscy będą zadowoleni? No pewnie nie. No pewnie nie, dokładnie. Ja teraz widzę, jak jest kampania robiona, to chyba kupiłem w sporłem Black Rose Wars Rebirth. No to taki mają taki pro... Tam się w ogóle... Pro konsumenckie. Tak, został też zatrudniony człowiek, który będzie się zajmować wszystkimi mediami i kontaktem, więc widać, że to robi ktoś, kto ma pojęcie o tym, a nie pan Przemek, dyrektor, który jest taką osobą dosyć ciężką w kontakcie. Taka stara szkoła marketingu. On. Tak, stara szkoła marketingu, dokładnie. On stwierdzenie... Płaca żądam, to on nie ma. Nie ma. Proszę sobie tam tą, jak chce się skrzywę, to proszę użyć suszarki, żeby prostować. Okej. Okay. I ostatni wątek. 2 godziny pękły? Tak. Nieźle. Ceny gier w 2022 roku. SCD Spirit Island 359 zł. SCD Machina Arcana 377 zł. No tego nie możesz porównać, bo nie wiadomo była jaka wcześniejsza. No dobra, no ale... Dużo kontentu. No ale Machina Arcana w wersja angielska to tam wychodziło po 200 zł. Ja kupiłem... Nie. Podstawka? Nie. A ile? Nie wiem ile kosztowała. No 200 zł. No co ty gadasz? No. Podstawka drugiej edycji... Mm-hmm. Machina Arcana była tylko i wyłącznie dostępna na Kickstarterze, no więc tak. W ogóle tych cen nie można porównać ze sobą. No dobra, no ale... To jest raz. Ale kosztowała gdzieś około 200 zł, z tego co pamiętam. Nie wiem ile kosztowała na Kickstarterze, ale na pewno nie 200 zł, trochę więcej. Poza tym w trzeciej edycji Machina Arcana masz zupełnie większą zawartość, no bo nawet tych głównych kafelków tam masz 10, a w podstawowej było bodajże 5. Więc tu już masz 2 razy więcej zawartości. Masz większe pudło, które pomieści ci 2 dodatki. Więc też już wiesz, jak teraz jest. Kupujesz podstawkę, potem musisz kupić Big Box, który jest warty 120 zł. Tu masz wszystko w jednym, więc myślę... To jest to Two Eternity? Nie, to jest trzecia edycja. Druga edycja tu jest Beyond coś tam. Aha. No dobra, no nie sprawdzę teraz, ile kosztowała. No ale trochę więcej na pewno niż 200 zł. No dobra, ale na pewno nie 377. Nie była dostępna w retailu, więc no jak dobrze, mam no, to porównać? Okej, okay, no dobrze, ale tak czy siak 377 zł za grę planszową, w której nie ma figurek? Dla mnie nie muszą być figurki, żeby gra była warta tyle, bo tam jest bardzo dużo zawartości. Tam jest bardzo dużo tłumaczonego tekstu, jeżeli chodzi o karty, więc a też musisz policzyć, że tłumaczenie jednak kosztuje. No ale wydaje mi się, że 377 zł to jest dużo. Jak na Machina Arcana. No, nie mówię, że to jest tanio. No. Ja nie mówię, że to jest mało, ale jeżeli mówimy o wzroście cen, to musimy mieć jakiś odnośnik. W przypadku Machina Arcana ciężko to znaleźć. Dobra. Ja uważam, że tak
tak jak teraz można kupić to w retailu, to już jest ukłon w stronę gracza, że coś, co było dostępne tylko na Kickstarterze, a nie każdy kupuje na Kickstarterze, teraz zwykły zjadacz planszówek może sobie polsku kupić. No i po polsku. Okej. Okay. To ostatnia rzecz. Obroniłem? Dodatek, no powiedzmy, nie wiem. Dodatek do Galacta, Duny. Galacta, proszę mi tu wysłać jakiś tam gratis. Dodatek do Duny, 200 zł. No to już jest przesada. Ja widziałem, co tam jest w środku. To jest jakiś żart. To jest ile? 40 kart, 50 mówimy plus... Mówimy o dodatku... O tym X, tak. X coś. No, tak. No, dramat. Jakaś jedna mała planszetka, kilka jakichś tam znaczników No jest ubogo. I 40 kart. No to kosztuje prawie tyle, ile podstawka. Ale gameplay. Gameplay. Tak, no. Nie, no ceny zabijają w tym roku. W przypadku... Ja uważam, że tutaj to jest bardzo nieuczciwe, bo tu jest... wzięta taka cena ze względu na popularność gry. Mam takie wrażenie, bo wiem, w jakiej ilości to musiało zostać wydrukowane. No bo liczbie. Musiało zostać wydrukowane, to jest raz, no bo to jest popularna gra. A wiem, ile tam jest zawartości i wydaje mi się, że na zasadzie wiem, że to kupią, bo to jest popularne. I to jest dla mnie bardzo niepokojące. Nie wiemy, za ile oni to... Jak mają umowę. Ile oni na tym zarabiają. Ale to nie jest zarzut do kaczek, no bo nawet jeżeli dużo chciał oryginalny wydawca, to jakby no ktoś tam po drodze, ja nie będę teraz rozliczał kto, ale wiem, że... Znaczy wiem. Odnoszę wrażenie, że... Ze względu na popularność gry. Tak. No. Co nie jest, no nie fajne, bo każdy wie, że im większy nakład, tym ceny powinny być mniejsze. Zgadza się. No także tutaj ogólnie ceny w tym roku mogą nas mocno zaszokować. I to też jest tak, że ten dodatek do Duny, on był zamówiony jeszcze zanim się te wszystkie rzeczy podziały z cenami produkcji, z cenami transportu, z jakimiś innymi rzeczami. No ale ten transport teraz trwa, więc... Ja wiem, no tak, ale wiesz, jednak cenę ostateczną gdzieś tam wymyślono 2 lata temu, tak naprawdę. I bo ten taki jest mniej więcej czas dystrybucji tego, nie? Że to 2 lata temu się podpisuje umowę, i wszystko, nie? I dopiero teraz to się dzieje. Więc to wszystko było jeszcze przed tym całym takim akcją z tymi... No właśnie ja tak do końca nie wiem, jak to wygląda, więc nie chcę tak za bardzo zagłębokoić. Ale widzę, ile kosztuje wyspa kotów. 160 zł w sklepie planszówkowym, gdzie tego jest mnóstwo w środku. Tak. A i widzę potem ten dodatek do Duny, więc pewnie w podobnym nakładzie szło co ten... No dobra, może nawet nie... nie wiem, w jakim nakładzie. Ale zawartość tego dodatku jest... No. To jest Kyrie Eleison. Dokładnie. Jak to inaczej nie można nazwać. No nic. Dobra, i tym tematem kończymy dzisiejszy odcinek. 2 godziny z Przemkiem. Dziękuję bardzo. Jeszcze Etherfield 3 godziny wcześniej. Tak, jakieś wyzwiska i... Dokładnie. Wymachiwanie. I tak, obrażanie sobie nawzajem matek. Tak. Takie rzeczy się działy, tak, nie? Tyka. 2 godziny. Ciekawe, kto to przesłucha do końca. No, podzielimy na 3 części. Podzielimy na 3 części i sprzedamy. Tak, tak, dokładnie. Będzie ładnie. Zarobimy na tym miliony. Wrzucę to na stronę Lucky Duck. Okej. Żeby kupowali. Trzymajcie się. Cześć.